Z takim przeciwnikiem jeszcze nie walczyliśmy. Wyobraźcie sobie same dłonie? Dłonie kompletnie odcięte od ciała, które same z siebie, jakby miały własną wolę, poruszały się po pokładzie statku i nas atakowały. Dlatego dzisiaj opowiem wam o dłoniach wybitych do nogi. Przeciwnik to hardy, każdy cios jego przyjęty przeklęcie jest twardy. Płynąc na poszukiwania księgi do ratowania burmistrza życia wstęgi, zaatakowani zostaliśmy i z trudem przeciwników do nogi wybiliśmy. Do nogi to zaprawdę zabawne porównanie, kiedy dłonie same wychodzą ci na spotkanie, bo ów przeciwnik dłońmi odciętymi się okazał i prawie na przegraną pozycję nas skazał. Lecz my to przecież drużyna bohaterska, a Emma, Ila, Mordegard i ja, co nawet hydry nie boi się cielska. I jak zawsze dumnie z walki wyszliśmy, a dłonie niezależne do piekła posłaliśmy. Także siedzicie sobie w gniazdku, jeszcze kończycie swój odpoczynek, zbieracie powoli już swoje rzeczy. Widzieliście, jak Elmenor poszedł gdzieś na stronę na chwilę. No i prawdopodobnie po prostu za potrzebą. Możliwe nawet, że wam to powiedział, jak się go zapytaliście. Ale coś tak... Macie wrażenie, że za długo nie wraca. Ej, wiecie co? A ten Elmenor to znowu z to Harfo gada tak długo? Co, już idziemy? Co? No, chodzi mi o to, że ten Elmenor poszedł. Ja myślałam, że on na siku, nie? A może gada z to Harfo tam gdzieś się schował i nie ma go, i nie ma. Tak siedzimy. Chyba, ma zatwardzenie, trudno powiedzieć. Tylko z Harfą będzie gadał? Z nami już, nie? To ja trzeba go poszukać. I chcę wstać i pójść w stronę, w którą on poszedł. Atro się też zbiera, bo on leżał w tym, gdzieś tam zawinięty w te gałęzie z tego... Gniazda. Gniazda, dziękuję. Tak się jeszcze wsiada i tak się po ramionach trze, bo mu zimno i jest wyczerpany. Tak jak opisywałam wcześniej, to gniazdo jest praktycznie jedyną przestrzenią tutaj na razie w zasięgu wzroku, który nie ma tego śniegu, więc musicie wrócić na ten ziąb, na tą wichurę, ona dalej się utrzymuje. I te ślady nie są jakoś super tam zasłonięte śniegiem. Trochę już są przykryte, ale są jeszcze widoczne, więc możecie za nimi pójść. Zresztą widzieliście i tak mniej więcej, w którą stronę Elmenor się udał. Idziecie kawałek, no dosłownie parę krzaczków dalej. Zauważacie, że te ślady Elmenora znikają. I nie widzicie samego Elmenora. Możecie sobie rzucić na percepcję. Albo na śledztwo, jak wolicie tak bardziej szczegółowo, tak w sensie jakby... ocenić, co to mogło się wydarzyć. O, tylko ja w mieście zostałam, wszyscy poszli szukać Elmenora? No w pewnym momencie też się zebrałem i... Dobra, to ja też tam poszłam, żeby nie było. Szczególnie, że jak Emma mi zaczęła gdzieś tam znikać za jakimś rogiem czy coś, to też wstałam. Poszedłem za nią. Mordegard, a ty idziesz? Tak, ja poszedłem. Tak. Tylko ja to gdzieś na końcu, nie rzucam na percepcję, ja tam gdzieś na końcu się wlokę z tym, z waflem. 24. Dobra. 8 i 2. A, nie. Tak, 8. Utrudnienie, zmęczenie, wyczerpanie, przepraszam. 2. 15. Przyszedł do 2 to krytyczna porażka. Dobrze, więc Emmo, tylko ty zauważasz więcej rzeczy, które tutaj się znajdują, więc gdzieś już tak pod trochę większą troszeczkę górą śniegu, która się nasypała, zauważasz, że ona jest taka trochę luźna, tak strzepujesz i znajdujesz... psa. Małego kudelka. Który rośnie i odbiera mi rękę. Nie. Nie. A więc jeszcze raz. Tak strzepujesz ten śnieg i znajdujesz tam książkę, która należy do Elmenora. To są te goblińskie wiersze, które kiedyś znalazł z wami na przygodach. Po prostu wiesz, że to jest jego. No. Znajdujesz. Zacząłem przeglądać. W sensie nie szukam zapisków gdzieś ręką Elmenora. Czy są jakieś? Pewnie coś tam będzie, ale nie znajdujesz nic takiego, co by było jakoś tak szczególnie ważne. Na pewno gdzieś jakieś takie zapiski, które uwzględniają po prostu jakieś takie
charakterystyczne elementy, które się tam znajdują, ale być może nawet większość też jest goblinem, bo on używał czaru, żeby rozumieć wszystkie języki w trakcie czytania, więc pewnie automatycznie już pisał w tym języku, w którym czytał. To tak nie działa, ale dobrze. Cicho! Nie, no dobra, możemy to cofnąć, jak chcesz, ale po prostu nie wiem, co on mógł tam zapisać, więc... Może w elfim. Znaczy nie, no okej, no są te same notatki, tak, typu tam, nie wiem, odnośnie tego, co tam się znajduje w tej książce, nic poza tym. Nie, ale to się nie czytuje, to po prostu, wiesz, znajduje jakieś jego tego, aha, dobra, nieważne. Okay. Nie sądzę, żeby tam miały jakieś takie ważne notatki w tym konkretnie. Okej. Okay. To jest pierwsza rzecz, którą zauważasz, a druga to jest to, że znajdujesz duże ślady stóp. Już je widziałeś, wiesz co to jest, widziałaś, już wiesz co to jest. To są ślady ogrów. Ogrów. Które najprawdopodobniej po prostu tutaj z zaskoczenia może Elmenora wzięły. Bo nie ma żadnych śladów walki, nie ma nic połamanych, żadnych patyków tutaj. Nie ma żadnej krwi, żadnego... No nic nie ma tutaj po prostu poza tym. No i widzisz te ślady ogrów, jak się oddalają tam kawałek dalej właśnie w stronę wyższych stron gór. Ja sobie takie lezę za resztą, jak oni patrzą i takie... No dobra, to gdzie ten Elmenor? Widzicie go? Mordegard, natomiast ty masz krytyczną porażkę. więc myślę, że... W żółty śnieg. Nie! Nie! Po ogrze, tak. To by było dość zabawne. Myślę, że może być wręcz brązowy. Tak całą stopę po kostkę w takiego dużego, ogrzego placu. Ja bardziej sobie myślałam, że może po prostu Mordegard wywala się ryjem na żółty śnieg, ale... Akurat Elmenor chce się to odlać. Mówisz, że nie. Nie, po prostu Mordegard się pośliznął, ale to nie był śnieg. Ewentualnie możesz zobaczyć jakieś ślady, które pomylisz ze śladami Elmenora i będziesz chciał kawałek. No już nie mylmy się. Nie, kurwa, nie róbmy tak, proszę, bo to jest takie, kurwa... No mi bardziej pasuje to takie albo poślizgnięcie się, albo walnięcie się w drzewo, czy coś takiego. Takie po prostu, że się zapatrujesz i w coś wchodzisz, coś uderzasz, no. Tak, i sobie ryj prostuje na drzewie. Spoko, wolę to niż... zarycie wyżej wspomnianym ryjem w stertę żółtego śniegu, tak. Dobrze, więc myślę, że jakaś gałąź po prostu wystawała na wysokości akurat twojej twarzy i się tak zapatrzyłeś na coś tak po prawej i nagle wszedłeś w tą gałąź i się tak nadziałeś prawie, że na nią. Okej. Okay. A teatro to nic szczególnego nie widzisz. Się spadło na mnie dużo śniegu z tej gałęzi. Przypuszczam się, rozglądam się dookoła gorączkowo. Czy ktokolwiek zobaczył? Ja idę za tobą, ja to widzę. To tak szepczy do ciebie, nic nie widziałaś. Otrzep sobie jeszcze ramiona. Emma, co znalazłaś? Książkę. Aha. Elmenora. Daję ci. No i... I też są ślady. Ogrów. Też, już się chciałam pytać, czy Elmenora ogrów? Ale Elmenora już nie ma. Wyparował. No, myślimy, że jeszcze jest, tylko nie tutaj. Hello, no. Co od razu z takimi posępnymi wersjami zdarzeń? Znaczy, ja mam swoje podejrzenia, ale... Cholera. Okej. Okay. Ja mówiłem wam, że ten głos nie jest, kurwa, przypadkiem. No dobrze, ale tutaj nie ma żadnych śladów walki. No bo to są jakieś zwinne ogry, co się skradać potrafią, to i nie zauważyliśmy ich, jak głos zrzucały, to i się zakradły pod nasz obóz. Kurwa, przecież nie spaliśmy. A może Elmenor z nimi współpracuje? Co? Albo im dowodzi. No bo on, kurwa, przez tą harfę tam gadał o jakimś zwiadzie, gdzieś coś sprawdzić, gdzieś coś zobaczyć, coś znaleźć. Aha. Muszę przyznać, jakąś książkę. Że tym razem twoje teorie są jeszcze głupsze od moich. To się rzadko zdarza. Tak, pod jakim względzie, konusie? Pod każdym, panienko! Idzie za nami,
łazi z nami, więcej, mniej pomaga niż, znaczy mniej, więcej nie pomaga niż pomaga. Potem gada z jakąś harfą, że dla kogoś pracuje, coś szuka, czegoś, jakieś zwiady, w góry iść. A jeżeli to jest jakiś taki, wiesz, że to jest od twojego ojca, Emma? Po co mojemu ojcu jakaś książka? Nie, mi chodzi o Elmenora, że to jest jakiś szpieg twojego ojca. Ale Elmenor to jest po prostu, nie wiem, znaczy... Ale, po co mojemu ojcu książka? On ma znaleźć jakąś książkę. Co, on od razu żywi do literatury, czy jak? No on żywi miłość do literatury, to na pewno. Tylko niekoniecznie piękny. Dobra, bo mam wrażenie, że zbaczacie chyba z kursu... Elmenora porwały ogry. Tak. Tak. I nie jest ich szpiegiem ani przywódcą. Tak się po prostu zasadziły, tak, ani krzyku, ani nic nie było, bo ogry go porwały. Ale żadnej szamotaniny, walki. Emma, ale może go znokautowały po prostu, wiesz, tak. Wstał, lał za siurka go zapali. No to by zapiszczał. Zabolało! Nie ma żółtego śniegu. To nie zdąży, no... rany... Może no oni co? Nie piszczą, nie wiem, żołędzie tam mają, no... Ale... Ale to... Tak... Musimy iść za nimi chyba, nie? W każdym razie... No, czy jest, nie jest jakimś, nie wiem, agentem... No, nie możemy go zostawić. Nawet jeśli... To i tak by się przydało dowiedzieć, tak? Więc tak czy siak trzeba iść za nim. No nie za nim, za ogrem. Tak, ale to nic miałem, że to jest dziwne. Co odchodzi, rozmawia przez jakieś harfy. No bo jest harfiarzem, a nie dlatego, że jest przywódcą ogrów, Emma, ogarni się. Boże, każdy też może sobie kupić harfę i będziesz harfiarzem. Ale nie taką, żeby przez nią gadać. Ja ci mówiłem, no przecież to nie może być tak oczywiste, że jest harfiarzem i kurwa z harfą chodzi. No dobra, to nie ma znaczenia. Wszyscy myślą tak jak ty, że to nie może być takie oczywiste, a to jest takie oczywiste. Nie, to równie dobrze mógłby sobie napisać na plecach, kurwa, jestem harfiarzem, zabijcie mnie. Dobra, i tak idziemy, mamy jeden kierunek. Albo w dół, albo za tymi śladami i tak w górę prowadzą. Może trafimy na to miejsce, skąd ten głaz rzucili na nas. Będziemy mieli jeszcze lepsze potwierdzenie. Ach, no dobra, to kto prowadzi? Ten, kto widzi ślady. To nie ja. Ja też. Jak Emma wam wskaże ślady ogrów, no to wszyscy będziecie je widzieć, bo one po prostu były tam kawałeczek dalej, nie, tam... bardziej widoczne. Dobra, Emma, chodź. Prowadźmy razem po prostu i tyle. Emma idzie. Ja nie odstępuję kroku. Się rozglądam bacznie, jak mogę, moim bolącym karkiem, przeziębionym i zdrętwiałym od spania w gnieździe. Z racji tego, że ta śnieżyca jeszcze kawałek drogi będzie wam dokuczać, to poproszę jeszcze rzut na... Myślę, że no, tropienia tak stricte nie ma, więc śledztwo albo percepcję, żeby wykryć dalsze ślady. Sztuka przetrwania też. No, też może być. Oh, no. No 11. 13. 10. I krytyczna jedynka. Mordegard rzucił dwa razy to samo. Tak, bo Mordegard po prostu jest, nie wiem, sprawny inaczej. Nie wiem, ta zima się z nim w ogóle nie zgadza. Myślę, Mordegard, po prostu, że ta śnieżyca bardzo ci dokucza i idziesz dużo wolniej niż cała reszta, więc nie jesteś w stanie dostrzec tych śladów, bo za bardzo się skupiasz na tym, żeby po prostu przetrwać. Tak, tak. Oni są wyżsi, widzą wyżej, a ja po prostu chcę iść naprzód. Tak, i poproszę jeszcze po jednym rzucie obronnym na kondycję. 13. 11. 7. Tylko Ili wchodzi. To nie Jadek ma... Reszta po jednym poziomie wyczerpania. Super, Jadek ma 18. Idziemy wolniej. Nie, ja nie idę wolniej. No, Ila też nie. A no.
To w pewnym momencie zauważasz, że gdzieś zostaje w tyle. Nie zauważam, bo mam gorsze te testy. A. Nie to, wchodzi na Flowi. Fasa automatu. A jeśli chodzi o percepcję, to Emma i Atro, wy jesteście w stanie śledzić dalej po prostu te wszystkie tropy, które tam są. Co prawda one cały czas coraz bardziej są zasypywane przez ten śnieg, ale co któryś tam krok znajdujecie po prostu, bo jest mniej przysypany. W pewnym momencie tak przy tym księżycu się tak zasłaniam sobie jeszcze twarz, tak Emma, zwolnij trochę, bo ciężko się idzie przez ten śnieg. Chyba zwolni. Pobój niedźwiedź ledwo daje radę. I twój krasnolud też. Może jakiegoś schronienia poszukajmy. Co mówisz? Zwolnij. Stoję w miejscu, bardziej zwolnić się nie da. Możesz podejść. Będę się cofać. Rusz ten zad. Dobra. Mówię, że trzeba znaleźć jakieś schronienie. To szukaj, bo ja się ciągnę z tym moim waflem. Dawaj wafel. I ja tam, wiecie, jak ten mój sopiedźwiedź idzie, to ja pcham go do góry. Jego dupę pcham do góry. Takie, no idź już, no idź. Ja bym... Słuchaj, mogę się rozglądać, ale ja tu widzę na 10 metrów przed siebie i ślady, nie? Ale no, ja tu nic nie widzę więcej. To idź. Ty widzisz dalej. Jakieś schronienie? No, nie ma gdzie iść indziej, jak wyżej, chyba że się wracamy, no ale to raczej wychodzi z równania. Odpada, no, mam na myśli. Ja prę dalej. Prę dalej. I tak jestem szybszy od reszty, mam kurwa teraz 20 całe szybkości. Idziecie. Przez około tak półtora godziny, może dwie, bo ta śnieżyca naprawdę was spowolniła. Cały czas ta śnieżyca gdzieś sypie i sypie. I w którymś momencie nagle, Emmo, ty idziesz pierwsza. Zaraz za tobą gdzieś Ila wlecze się i potem reszta. Więc zauważasz jako pierwsza, Emmo, że ta ściana śniegu, tak samo jak wtedy wcześniej się zaczęła, tak w tym momencie za paręnaście metrów się skończy. I po prostu dalej jest normalnie zwykła droga. Tam jest koniec! Chodźcie! Szybciej! Ale że nas? Już? Mam nadzieję, że Mordegarda, chodź! No idę przecież. Mordegard idzie za Rosamundą. Rosamunda idzie pierwsza, a Mordegard się trzyma jej ogona. Emo, docierasz na skraj, wychodzisz z tej śnieżycy, od razu czujesz taką ogromną ulgę i oddychasz spokojniej i czujesz, że już nie jest aż tak zimno, jak było tam. Odwracasz się i widzisz swoich towarzyszy, którzy tam gdzieś tak brną do przodu. Rzuć sobie na percepcję, proszę. 20. Nie, widzicie, więc widzisz. Kawałek dalej, za zakrętem, zaraz, widzisz taki zerwany most. I widzisz, może inaczej, może bardziej słyszysz na razie, bo jeszcze nie widzisz, jakieś dwa głosy. Dwa takie dosyć tubalne, ale czuć w nich taką damską nutę, nie? Kobiecą. Ale niosą się całkiem echem i słyszysz tylko takie, ten stary dureń to zrobił. No mówię ci, naprawdę to zrobił. Jak on śmiał ten most zepsuć. Och, musimy się do niego jakoś dostać. Tak. Nie ucieknie nam. Bardzo go potrzebujemy. Musimy przedłużyć gatunek, tak. Nie, Jadek, czekaj tu. Mówię Niejadkowi, żeby poczekał. I chcę się podkraść bliżej, zobaczyć co... Żeby zobaczyć, kto to rozmawia, jak to lepiej wygląda. Skradanie się. Z ułatwieniem masz, bo ona jest dosyć zajęta. Znaczy, to coś. 16. One. Dziękuję. Bez problemu udaje ci się tam podkraść. I tak wychylasz się trochę za tego rogu. I zauważasz tam duże coś. Jest to, powiedzmy, większe niż ork. Dużo większe. I ma dwie głowy. Przy sobie ma jakiś taki duży topór, ale tam gdzieś taki przewieszony. W ogóle teraz się tym nie interesuje. Jest odwrócony tyłem do tego przejścia.
i patrzy się na drugą stronę mostu, gdzie na razie w sumie nie widzisz nic, bo tam jest kolejny zakręt, a ten most jest na tyle zrowany, że może być trudno się tam przedostać, a ona po prostu, te dwie głowy między sobą się kłócą. Cały czas gadają do siebie i na zasadzie, że jak on mógł nam to zrobić, potrzebujemy go teraz, natychmiast. Teraz reszta może coś robić. Dobra, więc reszta wychodzi zza tej ściany śniegu. I w sumie Emma, widzicie ją, jak się wychyla zza winkla, zza rogu i coś podgląda, nasłuchuje. I nie, Alek, stój. Tak, został tuż przy tej linii. Tam wychodzę z tej zamieci, tak przy tym niejadku, tak na kolana tak upadam. Ty co ona robi? Niejadek. Nie mowa z ciebie teraz? Nie. Przejść na percepcję miał niejadek. Kazała mi tu czekać. A. I poszła. Dobra. Więc czekamy. Teraz pewnie wróci. Ja wyciągam z tego śniegu. Ja wyciągam z tej zawiei i ciągnę ze sobą tego mojego biednego wafla. On tak po prostu wychodzi i pada. Zaraz za ścianą śniegu. Mordegard, znaczy najpierw Rosamunda wychodzi, potem Mordegard. I Mordegard robi podobnie jak twój budyń. Wafel. Ja wiem, ale Mordegard nigdy nie może zapamiętać, jak to się to nazywa. Kojarzy, że to coś z jedzeniem. Nawet imienia Rosalindy zapomniał, bo jak ja raz powiedziałem Rosamunda, żeby się przedrzeźnić, to już zostało. Ewidentnie facet ma problemy z imieniem. Z imionami ogólnie. Dobrze. Ja bym chciał się cofnąć do reszty w takim razie. Po cichu. Dobrze, bez problemu do nich wracasz. Jest problem. A? Tam dalej jest zerwany most. Ale to jest mniejszy problem, bo tam jakieś dziwne coś stoi. Niby to ork. Niby trochę większy niż ork, takie coś. A nie ogr? Nie wiem, widziałem takie ork, ale trochę większe i miał dwie głowy. Bo mówiłeś wcześniej, że ślady to ogra. No nieważne. Co? No, nieważne. Ma dwie głowy? Tak, i te dwie głowy ze sobą się kłócą, coś o przedłużaniu jakiegoś, no, rodu czy coś. Nie, gatunku. A. I że muszą się do niego dostać, coś tam, jakiegoś przeklinały. I topór ma, taki dosyć soczysty i duży. A Elmonora tam nie widziałeś? Jeżeli zamienił się gdzieś w kamień, to tak, ale tak to nie. Jak spierdolił przed opcją przedłużania gatunku, to się nie dziwię, że żeśmy nic nie słyszeli ani nie widzieli. Tak, ja mam głupi pomysł. I ja wiem, co teraz? Znaczy, wiesz co, no patrząc po nas, to ja nie wiem, czy my chcemy... Znaczy, chcecie iść rozmawiać z tym głowem czymś, zastanawiać się, czy jest tu głowę coś? To jest jedyna droga z tego, co widzę. No, to i tak musimy tam przejść, tak? Ale nie, tam most jest zerwany. No i ale most jest zerwany, no. Ale jest zerwany tak, że się nie przejdzie? Czy tak jest zerwany, że desek po prostu brakuje i... Tak nie większą uwagę przywarłam do tego czegoś. A, no dobra. Ale skoro tam to coś nie może przejść, no to my też pewnie będziemy mieli ciężko. To ja chcę wstać z kolan. Ale mówiłeś, że tam to duże. Od ciebie wszystko jest większe. I podejść jakby... Jesteśmy no jakby na ścieżce, ale na zboczu, nie? Więc chcę... Trochę się jakby na tu na kamyk, tam na kamyk, jakby trochę się wspiąć, nie jakoś wysoko, żeby tak bardziej pod zbocze, żeby mieć lepszy widok na ten most zerwany i chcę się przyjrzeć już w lepszej widoczności, czy on faktycznie jest zerwany i kompletnie, nie wiem, nie da się przejść, bo nie ma mostu praktycznie i wisi w dół, czy po prostu jest uszkodzony mocno. Okej, okay, ale dalej możesz być usłyszany, więc rzucuję skradanie się. Dobrze, a ja widząc, że Atro odchodzi, to mam taką myśl. Słuchajcie, a czy te dwugłowe coś, widząc, że ten most jest zerwany, to nie zacznie się cofać w naszym kierunku? Ewidentnie chcę przejść na drugą stronę, więc nie wiem. Może przeskoczy. Wątpię.
A widząc, że Atro się ten, to chce wyciągnąć miecz? Kuszę. 17. I się przygotował. 17 to jest wystarczająco. Nie zauważasz żadnej zmiany. W sensie, czy nic nie widzisz takiego, żeby takie zagrożenie na ciebie szło. I tak wychylasz się. Faktycznie widzisz najpierw ten most, no bo to jest pierwsze, co widzisz tak z odległości. Ten most jest na tyle zerwany, że może wam się uda przeskoczyć, ale jest to dosyć ryzykowne. Można spróbować przejść też gdzieś obok po skałkach, co też jest trochę ryzykowne, ale może dałoby radę jakoś tam linę przerzucić, albo może coś tam położyć, może tak pomiędzy coś, jak znajdziecie coś dłuższego. Okej, czyli on jest zerwany, deski w dół, tak? Mm-hmm, tak, tak sobie wisi. To był taki linowy most. Tak. Dobrze. Taki linowy z deskami, no. Mhm. I faktycznie jak tak jeszcze zwrócisz uwagę, to widzisz dwugłową postać, która się ze sobą... Tak dwie głowy mi wystawiają, tak? Tak, dwie głowy z tej skały. No to schodzę powoli. Jeszcze wolniej niż wchodziłem. Podchodzę. No most jest zerwany całkowicie. No i te dwie głowy są. Ja bym spróbował porozmawiać, szczerze wam powiem, bo może zna drogę naokoło, jak to rozmawia, we wspólnym szczególnie, jak ją Emma zrozumiała, to może jest, powiedzmy, chociaż trochę cywilizowane, jak nie gada w orczym, może nawet nie wyznaje jakiegoś, kurwa, demona, nie? Jak to ten... Czyli będziesz naszym reprezentantem, Atro, tak? W najgorszym wypadku oddamy kogoś, żeby ten zjadł to coś i ten... Nie no, przedłużyć gatunek, mówiłeś. Albo przedłużyć gatunek, proponuję Mordegarda oddać. A ja ciebie, bo będziesz większym i smartniejszym kąskiem. A to nie są... A że kogo? Dobra. To idziemy gadać sobie. Dobra, chodźmy gadać. No dobra. Tylko może schowaj tego słowo niedźwiedzia trochę za skałką, żeby nie uznała, że jedzenie kurczak przyszedł. Dobrze, powiem mu, żebyś stał tutaj, tu, tam, choć nie, Bafel, dotąd pójdziesz i tam już zostaniesz. Ty i tak słaby jesteś. Tak tylko kiwa ci główką. Ja chcę wyciągnąć nunchaki do lewej dłoni i tak je schować tak za pazuchę, jakbym się tak trzymał tak kurczowo, jakbym ją trzymał pod pachę tą ręką, tą rękę, żeby się po prostu ciepło mi było. I trzymam tam pod płaszczem właśnie tym zimowym te nunchaki, tak już przygotowane w dłoni. Taki skulony idę. Ja naśladuję Atro i chowam pod płaszczem, pod futrem miecz wyciągnięty i kuszę. I idę zrazu Atro. Nie wiem, czy moja kusza się zmieści pod płaszczem, ale usiłuję ją tam tepnąć. A ja sobie będę od reszty utrzymywać dystans. Tak, żeby mi było widać tylko malutka, bo ja nie ma sensu, ja jestem beznadziejna w zwarciu, więc trzymam się z dala. Idziecie tak normalnie, więc po tym, jak zaraz wyjdziecie z tego zakrętu, ta dwugłowa postać odwraca się w waszą stronę. Faktycznie wygląda jak taki, trochę w sumie takie połączenie ogra, orka, tylko większe. Do tego ma dwie takie głowy. Koloru jest takiego dosyć, w sumie kolor skóry przypomina taki ludzki. Troszeczkę taki szarawy jest. Ma dwie głowy są takie dosyć brzydkie, mają takie długie kły wystające, prawie że łyse. Mają na sobie jakieś takie szmaty w sumie i przy sobie jeden taki toporek. A z drugiej strony mają taką maczugę jeszcze schowaną, której nie było widać wcześniej. I patrzą na was tak niepewnie. Jak to wzrostu w sumie? No tak z 2,5 metra, więc takie bardzo wysokie i one tak patrzą. Takie tak. Dwa Mordegardy, tak? To jakoś tak by było. Jeżeli masz metr 25, to tak. Jakbyś na głowie sobie stanął szybko. Jeżeli masz metr 30, to już nie. Jak metr 15, to też już nie. No. Mordegard tak patrzył. Dwa ja. A wy tu czego? Kim jesteście? Co tu robicie? Dlaczego tu przyszliście? Słyszycie dwie głowy. Dzień dobry. A my... Na które pytanie najpierw? Jesteśmy strudzonymi wędrowcami. Chcieliśmy się przedostać przez ten tutaj szlak, bo tutaj droga do Kormyru wiedzie. I
Usłyszeliśmy panie rozmawiające i... Ojej, a co to się stało z mostem? O, ten dureń go rozwalił. Dureń go rozwalił. To ten głupek go rozwalił. Ten, co przed nami ucieka. Musimy go dorwać. Bardzo go potrzebujemy. A, tak, no, ten facet, nasz facet przed nami ucieka. To wasz i ucieka? Potrzebujemy go, musimy go usiedlić. O dobrze, musimy go schować. Panie gonią. Dobrze, a znają panie jakieś przejście dalej? Bo my też tamtą stronę w sumie. Dopiero co ten most został rozwalony. Jeszcze myślimy co dalej. Ale mamy dwie głowy. Co dwie głowy, to nie jedna. Może coś damy radę zrobić. Tak. Ila, proszę cię, rzuć sobie na przyrodę. Coś wymyślimy. Tak, damy radę. Tak. 16. Wiesz, że to jest Etin. I Etiny mają coś takiego, że z reguły są samotnikami. Wiem, że ona tego nie mówiła, ale wystarczy, że wiesz, że zobaczy, no. Bo zrobiłeś takie ale no. Etiny z reguły są samotnikami. I w sumie czasami można je faktycznie spotkać gdzieś przy ograch, czy jak komuś służą, tak? Są dosyć łatwe w manipulacji. I wiesz, że one czasami faktycznie gdzieś się razem ze sobą znajdują, głównie tylko w sezonie takim rozrodczym. I potem samica gdzieś, jest więcej samic niż samców ogólnie, jeśli chodzi o etiny. I one się, te samice, one łapią tych facetów, tak powiedzmy chowają je gdzieś razem ze sobą w jakiejś jaskini czy coś. Potem mają ich w dupie, wychowują to dziecko do momentu, aż może polować i je wyrzucają po prostu z jaskini. Także tak. Ale dziecko czy faceta? Faceta wcześniej wyrzucają. Myślałam, że odgryzają głowę. Tak, spełnią swój... Jak motliszki, tak? W trakcie jeszcze. Wychowują dziecko i je wypierdalają ze skin. No dobra. Znaczy, no, ja tego nie wiem. Ja chcę podejść do krawędzi, ale tak trochę dalej od niej niż bliżej. W sensie, żeby miała trochę dalej do przebiegnięcia, jakby chciała we mnie wbiec i mnie zrzucić, to Etinka. Etinki. I chcę tak popatrzeć w dół, jak tam daleko, nisko. Jak daleka droga w dół wiedzie. No, jest dosyć duża szansa, że możesz się bardzo mocno pobijać, albo nawet nie przeżyć, jak stamtąd spadniesz. Ta Etinka dalej stoi i te głowy tak na siebie co chwilę tak zerkają na was i się przekrzykują na zasadzie: to ty musisz coś wymyśleć! Nie! To ty musisz wymyśleć, jak mamy tam dotrzeć! To ty musisz wymyśleć! Weź coś z tym zrób! I tak patrzę w ten dół, tak sobie myślę... Ja bym przeżył, ale potem bym nie wrócił. I się odwracam. Ja tak się może jeszcze rozejrzę po... Czy ta wyrwa idzie tak, ten, to urwisko, nie wiem, idzie przez jakoś daleko hen, czy się zaraz kończy i jest ściana, czy jak daleko by trzeba było iść, żeby to obejść, czy się wspinać, czy co, jak to wygląda, w stronę zbocza do góry, no bo dołem nie przejdziemy, nie? Rzucę sztukę przetrwania. Co robi w tym czasie reszta? W ogóle nie widzicie, jak ja tam pochodzę, patrzę, się rozglądam. Ja wiem, co wiem i stoję z daleka. Znaczy na tyle, żeby mnie widzieć i coś tam słyszeć, co ta Tinka gada, nie? Ale ja stoję na dystans. No, ale nikomu nic nie przekazuję dalej. Po prostu się patrzę i zastanawiam się, dlaczego to są Etinki i czemu ja muszę to widzieć i że są paskudne. Chciałbym się przyjrzeć tej... W sensie, jak daleko jest drugi koniec... Druga część szlaku? To jest takie około 50 stóp, więc kawał drogi. Mordegard podchodzi tak, znaczy podchodzi tak do tej tynki, tak. Szlachetny panie, a czy wybranek waszego serca to tak ten, no, korę miał i tak brzdąkał sobie? Jaką korę, panie?
Jaką korę? Korę widziałaś ty, korę? Nie, nie widziałam korę. Nie, to brzdąkał? Takie... Brzdąkał. Brzdąkał to chyba w swój bebech. A, okej. Okay. Taki ty... duży ten... Ty myślałeś, że z elfem? Naprawdę? Nie. To... Hej! Przepraszam bardzo, wyciągam wnioski. Ktoś nam zaginął, zaginął, tak? Panie szukają... miłości, tak? Tak, miłości, tak. Chwilowej, ale tak, miłości, tak, zdecydowanie, tak. No ale więc... chyba raczej elfy to do gara niż do łóżka, co? Elfy dobre. Najpierw tak, można to... do łóżka, a potem do gara, to też się tak zdarzało. U niektórych gatunków. Dobra, Atro, co robimy? Jedyna ścieżka przetrwania? Zauważysz, znaczy... Widzisz na pewno, że tam kawałeczek dalej jest półka skalna, tak? Tylko, że jest ona dosyć wysoka. Może dało radę, by przejść tamtędy. I raczej jakoś tam... Tylko w sumie mogłyby być jakieś problemy przy tym. W sensie mogłoby to wam zająć trochę czasu, żebyście zrobili to wolniej, ale tak dokładniej. Ale jest też szansa, że możecie trochę się tam ześlizgnąć, ale nie spadniecie wtedy tam na sam dół, nie? Bo to jest tak... Ta półka skalna jest w miarę taka, że się zatrzymacie, jak zaczniecie spadać, nie? Więc jest mniejsza szansa, że zrobicie sobie krzywdę dużą. To ja tak patrzę. No w dół to śmierć dla większości z was. Trochę daleko. No nie starczy mi liny, żeby jakokolwiek na drugą stronę. No nie, nawet myślę, że jakieś zaklęcia tutaj nie pomogą za bardzo. Jakby ktokolwiek z nas jeszcze czarował. No, tam jest taka... No mówię wszystkim to, nie? Tam widzę tą półkę skalną, tak... No nie wydaje się zbyt... zbyt, ale jest. Trochę nam to czasu zajmie, ale myślę, że... krócej niż obchodzenie całego masywu górskiego dookoła. A przepraszam, panie. Tak, tak. To kogo szukacie, panie? Jak wyglądał? Ta prawie jak my, tylko bardziej facet. A... Też taki duży, też dwie głowy. Facet, A niósł coś ze sobą? Zdobycz jakąś miał? Zdobycz. On nie miał zdobyczy, ale jego kumple miał. Ale kumple mnie nie interesuje. Mieli tak? Jakieś coś, jakieś żarcie nieśli, a mnie to tam... A ile kumpli było? Nie bądź. Nie wiem, kilku. A tak na palcach? To ile? A jak podnosi rękę i tak... Palce. To są palce. Ile? To byłby jeden, tak? No, jak jest idą, to jest... i idzie jeden, i idzie drugi, i wtedy dwóch idzie, to wtedy takie dwa duże idą. I potem jest trzeci, i to trójka idzie. A jak to nie? A to chyba tyle. No dobrze, czwórka. No to, o to. I sobie pani jednego upatrzyła, no to... To może... Miał dwie głowy. To może zrobimy tak. My pomożemy pani znaleźć tego pani wybranka serca i chuci, a nam pani pomoże się przedostać na drugą stronę. Pomożemy im przedostać się, a będziemy mieli wybranka, a pomóc im przedostać się. Słyszycie, jak one zaczynają tak trochę szeptać, ale to dalej się niesie, bo są duże i mają tubalne te głosy i są w górach, więc wszystko słyszycie. Zrobimy to bez rzutów. One po prostu chwilę ze sobą... pogadają, bo się na siebie patrzą. Pomożemy, tak, pomożemy. Potrzebujemy go, tak. Potrzebujemy go bardziej niż waszego żarcia. Znaczy was jako żarcie. Nieważne. No, bo i tak by panie chore były, bo tutaj w karku trochę boli, tutaj w ogóle. Nie, ta księżyca, ta dziwna taka, to tak przeziębiła to. Potem by pani z tyłu leciało ten, tak na rzadko bardziej niż na
twardo. Ale nieważne. Dobrze, ale jak pomożemy? No zobaczymy. I chcę pójść w stronę tej półki skalnej, ocenić jak wysoko jest. Tak, czy dosięgnę, czy doskoczę. Jak nie dosięgnę, to czy doskoczę, a jak nie doskoczę, no to pewnie mnie Tinkę podsadzi ewentualnie. Ja bym, czy tu są drzewa jakieś? Jedno takie może się znajdzie, no. Ale jest dosyć ułogo i ono nie jest jakoś super wysokie, ale jest. Żadnego grzyba nie ma pod półką skalną. Nie, jakieś takie krzaki. No wiecie, że jesteście w takich troszeczkę wyższych górach, to tam w sumie są wysokie drzewa. Ale tutaj akurat... Nie, nie ma co najmniej 50 fitów. Mogłoby być ciężko, a weź sobie rzuć po prostu D20. Ma 7 fitów? Nie. Nie ma. A jak oni dyskutują, to i widzę, że ta Tinka nie próbuje ich zeżreć, no i zresztą słyszę ją, że woli chłopa niż żarcie, to ja wracam po sowodźwiedzia i sobie doczłapuję na spokojnie do reszty. Jedzenie? Czy to jest jedzenie? Przyniosłaś nam jedzenie? Patrzę się na sowodźwiedzia. Nie. Nie. To chodzący kamień. Jest taki puchaty ten kamień. Obrósł mchem. Białym? Tak, bo jesteśmy w górach. I pleśń na niego weszła, to dlatego jest białe. Lubię kamienie. Mama, jestem niebieska. Jak kamienie w wodzie. Widzisz, jaką taką konsternację mają na tych dwóch głowach przez chwilę. Niebieska. Jesteś kamieniem z wody? A on jest kamieniem z gór. Tak. Ale jesteśmy tacy ciekawi. One tak się schylają, żeby tak pomazać ciebie trochę, tak palcem. I trochę tego sowodźwiedzia. Miękkie kamienie. Miękkie kamienie. Bo fajne kamienie. Długo w wodzie leżałam. Zmiękłam. Tak, skóra, tak. Tak, też mam takie miękkie palce, jak za długo przytrzymam wodę. Dokładnie o to chodzi, tak, dokładnie. To jak przejdziemy na drugą stronę? Tu jest półka taka wysoka, tylko oceniłem się jak wysoka. Tak. Jakby co, to ja latam, nie? A no to świetnie, że ty latasz. No nic, tak, sowodźwiedź też lata. W sumie Rosamunda się wspina, ale to trochę... A to nie jest taki, jak taki kurczak, że on w sumie polata jak zeskoczy z wysoka, a tak to nie lata? On poszybuje. No, czyli jak kurczak z wysoka, no coś. No świetnie. To jak go podciągnę i go tam ten, bo pewnie z całości nie przylecę, to leci. Trochę próbował, ćwiczyliśmy latanie. Widzicie, że już ma większe skrzydełka niż miał wcześniej. Już takie proporcjonalne są już. A jak duży dobrze. Jest ten twój sowodźwiedź aktualnie? Jest duży, spory. W sensie dorosły już, czy...? Nie, jeszcze nie jest dorosły. Nastolatek. Coś w tym stylu. Aha, dobra. To tak... Tak połowa takiego dużego dorosłego. No bo minął trochę czas, jak ja dostałam go jako szczeniątko, że tak powiem, nie? I tak dalej. Znaczy, znalazłam go jako tego mniejszego i on potem mi... Już jak był większy, rozwalał ten pokój i tak dalej, nie? To się sowodźwiedziątko nazywa. Tak. No to teraz jest troszeczkę większy, nie? Więc on już coś tam lata. Tak, on już coś tam lata, tylko to jest to podlatywanie, to jest właśnie jak, o, jak kura na płot, nie? O, w ten sposób bardziej. I trochę do góry, a potem juu. No mówię, jak kurczak. Może przerzucić, kamienie się rzuca. A to nie próbowaliście sobą rzucić? O. Jak mamy sobą rzucić? Nie złapiemy się tak, żeby się ten... A wy jesteście mali, jesteście tacy mobilni, to możemy was tak się rozpędzić i zrobić. Ja tak mówię, no najpierw jedną głową, potem drugą. Tak się patrzę dalej, oceniając, kurwa, tą półkę skalną. Tak, oceniłeś, widzisz, w sumie przy pomocy Tina bez problemu się tam dostaniecie. Nie musicie nic zrobić. A bez jego pomocy? A bez jego pomocy to trochę ci to zajmie, ale też doszło do jakoś tam wspiąć. Jakby... No dobra. Dobra, to w ramach jak tam Matro jeszcze bada te skały i tak dalej, te półki skalne, albo wszyscy będą próbować się na nie wspiąć, nie wiem, to ja chcę odwrócić uwagę te tinki od kamieni i pytać, jak wygląda wybranek jej serca. Czy przystojny jest? Jak go poznała?
Domyślam się, jak taka konwersacja wygląda, ale wiesz. Wędrowałyśmy, długo wędrowałyśmy. Góry, jedna. Więcej gór. Góra. I tyle gór? Tyle gór. To duże, długo panie szły. Tak, dniami, nocami, porami. Tak. A pani tak go po zapachu, rozumiem? Nie, szukałyśmy. Ciężko znaleźć, ciężko. Znalazłyśmy inne panie i inne. Ale one walczyły z nami, walczyłyśmy, tak. O teren walczyłyśmy. O, tak. Trudna sprawa. O samca. Ciężko też? Znaleźć dobrego, tak, ciężko znaleźć dobrego samca, ciężko. Ale to takie przystojne, naprawdę. Takie kły ma duże? Normalnie, tak. A to jak się z nim całować, jak takie kły ma wielkie? A to nie musimy całować. A rozum, dobra. To tak mało, mniej rozumiem. Nie chcę podejść do teatru. Tak, praktycznie mało. Ten ogień podsadził, to by było łatwo, nie, tutaj wejść. No, bez jej pomocy też by dał radę, ale trochę ciężej, co byłoby wejść na Sowodźwiedzia, na Sowodźwiedzie postawić Rozamundę, potem na Rozamundę wejść i to by się dało wejść. Ale no, z Etinką łatwiej, nie? Tylko myślę właśnie tak. Jedna osoba, która jest najmniej zmęczona, może z Liną, żeby też pomagała reszcie. Najgorzej będzie z Sowodźwiedziem, ale to tam... No cóż, Etinkę sobie na końcu musi wejść, nie? Chyba ją zostawimy tutaj tylko cicho. Jestem za tym drugim planem. W sensie Sowodźwiedź, na Sowodźwie Niedźwiedzia Rozamunda i na Rozamundę my i ten? Nie, żeby ją zostawić. A. Nie chcę tutaj przerywać opowieści z serca płynących, ale tutaj można wejść, nie? Jakby nam pani mogła ręki pożyczyć, ale oddamy. To i nas tak podsadzić, to byśmy weszli. I a pan miał potem... odciąć? Nie, no może ją pani trzymać, tylko tak wyciągnąć i tak, tak do góry i my się złapiemy i wejdziemy i za nas pani podsadzi. A to bez problemu, ona podchodzi do ciebie, chce cię złapać i od razu cię posadzić tam do góry. Myślę, że jestem za bardzo zmęczony, żeby się przeciwstawiać temu. Jedynie co, to się przeciwstawiam grawitacji, żeby się złapać czegokolwiek tam na tej półce skalnej. Jest tam coś? Można przejść? Nie wiem, mistrzu, jest tam coś! Więc udaje ci się tam wejść, nie? Łapiesz się jakieś skały i faktycznie tak zrobisz takie parę kroków do góry, jesteś już na tej półce i spoglądasz. Ta półka w sumie jest dosyć stabilna. Nie ma jakiegoś tam dużych trudności. Trochę ewentualnie może być pod koniec, bo tam już się robi tak bardziej skaliście i może noga się poślizgnąć, ale ogólnie większość tej półki skalnej można w miarę przejść bez problemu. Dziękuję bardzo. Jest, przejście dalej. Przejście dalej jest. Kto dalej? Kto następny? Przeżyłem. Dobrze. A, dobrze. To pomogę wszystkim wejść, a potem wejdę. To jeszcze ten kamień i ten... Drugi kamień. No ten metalowy kamień, tak. Jaki metalowy kamień? Ona tak no, patrzy, rozgląda się, nagle widzi Rozamundę. Od podziemi wyraz kiedyś, bo to z kamienie to tam niektóre z podziemi wtedy takie metalowe są. Dużo tych kamieni macie. Wy też lubimy. Jesteście kamieniem. Ale ten kamień to taki twardy. Mordegard tak. Na pewno jest kamieniem, no. No z kamienia jest zrodzony. Bo ma kamień we łbie czasem. Nie, to jest jak skała bardziej niż kamień. Tak se powtarzaj. To wchodźcie. I ona łapie pierwszą osobę, która jest obok, czyli to jest Emma. I chcę ją podnieść na górę. Ja szybko tam podaję rękę Emmie. Łapię ją. Wchodzę najszybciej. Niebieski kamień? Pani może najpierw od tego małego zacznie. Ten mniejszy. Znaczy ten biały kamień.
Zobaczcie, trochę się boi, ale jest na tyle zmęczony, że też pewnie nie da rady walczyć z nią czy coś, więc ona tak na Tinka po prostu go łapie i tak lekko go tak podrzuca do góry, bo on sobie sam nie pomoże, więc go tak... A to jest skrzydła, i tam podlatuje i tak ta kura na płot. Metalowy kamień, niebieski kamień, czy mały kamień, średni. Niebieski teraz. To chodzi. Ale fajna zabawa. I się wrzuca do góry. No a potem bierze Mordegarda, bierze Zamundę, tak gdzieś tam po drodze jeszcze niejadka, na którego się jak patrzy, tak łapie i tak się go ogląda. Zielone, chodzące z innymi. Idź! Widzę ją w tym momencie, jak po prostu jakby się bawiła jak figurkami, wiesz, ten. Tak to wyglądało. Na początku tak zastanawiała się, jakby tak chciała go zjeść, ale nie, a potem tak ten i go tak rzuciła. Walczyła trochę ze sobą. To jak ta droga? Dam radę tam się jeszcze wcisnąć z wami? Damy radę? Możemy? Tak patrzę, czy damy radę. Czy zakładam, że bezpiecznie było, jakbyśmy my zeszli z drugiej strony i ona weszła sobie sama. Tak. To... Zrobimy miejsce. Wie pani co? Tak, zrobimy pani miejsce i przejdziemy trochę i... Bo to, wie pani, to może się zarwać, możemy się ześlizgnąć, więc sprawdzimy, czy pułapek nie ma. Czy śliskie kamienie nie są. Tak, czy jakieś inne kamienie, które są... Bo się znamy na kamieniach, tak. Tak, które walczą z naszymi kamieniami, czy tu nie ma jakichś ten właśnie starych, stuletnich... Nie wiem, tam idę, zaczynam iść dalej. Ja patrzę na was tak z ciekawością, tak do góry, to jest wyższy niż ona trochę. Idziesz kawałek tą półką skalną, ona jest trochę śliska mimo wszystko, ale udaje ci się utrzymać równowagę, tak jak mówiłam przez ten dłuższy odcinek czasu. No i później już zaczyna się robić trochę trudniej, już widzisz, że te stopy tak trochę ciężej jest układać, tak żeby one się tam trzymały. I jak już będziesz chciał dalej iść, żeby tam zejść, zeskoczyć, no to obronny na zręczność. A jak się zatrzymujesz, to możesz jeszcze powiedzieć to. Żeby zejść na drugą stronę, to obronę na zręczność. Tak, tak jest. Dobrze. Czy trzeba skoczyć, w sensie inaczej, czy ta półka skalna w tym miejscu, gdzie się zatrzymałem, powiedzmy, i oceniam sytuację, prosto w dół jest już przepaść, czy prosto w dół jest, już się zaczyna ten drugi koniec? Żeby jak tu linę spuszczę, to reszta będzie mogła sobie zejść normalnie? Czy będzie dyndać nad przepaścią i trzeba skoczyć trochę do przodu? To będzie jeszcze tak, że będzie tak gdzieś pomiędzy, nie? Że trochę będzie szansa tak że jeszcze kawałeczek dalej i wtedy będzie dużo bezpieczniej. To parę kroków, tak powiedzmy z pół metra, nie? Okej. Dobra, czekajcie, mam pomysł. Albo skoczymy z tego miejsca, gdzie jest w miarę, ale możemy sobie kostkę zwichnąć. W sensie wy możecie sobie kostkę zwichnąć, albo spróbuję kawałek dalej jeszcze tak się ten i mam 5 metrów jeszcze liny w plecaku i bym wam ją zrzucił tam, w sensie nie rzucił, no ale byście po linii mogli spróbować zejść. Gorzej z Rozumundą i co wodźwiedziem. Do czego przyjeżdżamy tą linę? Znaczy ja ją będę trzymał wtedy, dlatego pojedynczo. Lekkie jesteście. Ty i Ila, a no Mordegard. Na kompanie nic się mu nie stanie. Ila sobie jest w runie, więc... Dobra, to chcecie skakać, czy chcecie po linie? Ja mogę spróbować zejść z Rozamundą, jeśli będę za ciężki. Nie no, po linie, nie? No ale ona się umie wspinać, więc może po prostu na nią wsiądę i... Ile wolisz po linie? Emma? Tak, po linie. Dobrze. Ja wyciągam tą linę z plecaka, która jest trochę szerzej.
rozplątuję ją, jeśli by się tam nie zaplątała gdzieś w plecaku, to najpierw podaję jeden koniec im. Trzymajcie, jakbym się pośliznął teraz w tym miejscu. I chcę przejść kawałek dalej, tak już bokiem. Tak, myślę, że nawet plecak, jak już wyciągałem tą linę, zarzuciłem sobie na brzuch. Nie? I idę plecami jak najbliżej tej ściany skalnej z tą liną i staram się tak najść, już tak podejść tak nad nie nad przepaść, na drugi koniec tego wąwozu, co się pod nami tam tworzy. To będzie rzut obrony na zręczność tak samo i tak? Trochę na innych zasadach, ale tak. 22. Więc jesteś na tyle zwinny, że bez problemu udaje ci się zrobić to, co chcesz zrobić. Przy czym też przywiązujesz tą linę i chcesz ją tam spuścić, nie? Tam kawał znaczy, dalej. Ja miałem zamiar ją trzymać. Trzymać. Że jest to miejsce do przywiązania. To mogłoby być dosyć trudne, więc... Więc udaje ci się tam dotrzeć i możesz tą linę rozwinąć. I co robisz w tym czasie? Widzicie, że Atro bez problemu udało się tam dojść. Naszykował się na to, żeby wam tutaj pomóc. Trzymam linę po drugiej stronie. No, to może Ila, ty pierwsza, jak zejdziesz, to ja podciągnę linę, podam następnej osobie. Mordegard spróbuje jednak wejść na swoją Rosamundę i zobaczyć, czy nie jest to dla niej za stromo po prostu. Czekaj, Atro, to najpierw zrobimy tak. Wafel! Zlatuj tam. Bo rozumiem, że jesteśmy wyżej i widzę tą końcówkę mostu, to on może sobie strzybować spokojnie tam. Tak. Myślę, że bez problemu. No to ja tam go po dupci klepię i on tam sobie otrzepuje się i sobie podskakuje i zlatuje tam, w sensie wzdłuż i ląduje sobie na tym. Dobra, jednego mamy z boku. To teraz moje pytanie, czy wolicie w razie co, żebym była tu i leciała ze wami w dół, jak będziecie spadać, czy zejść na dół i w razie co lecieć na was pod górę? A dobra, zejdę. Chciałeś po linii złoś. Schodzę. To będzie rzut obrony na zręczność, ale z ułatwieniem. 9. To nie jest jakoś bardzo źle, więc po prostu tam na początku w miarę idzie ci kawałek dobrze, a po chwili ta noga ci się zaślizguje i tą końcówkę już tak zjeżdżasz po prostu po tych skałach i trochę się obijasz. Jeden HP sobie odpisz za to, dobrze. Bo tak zjeżdżasz, tam jest dosyć ostro, więc dziś może sobie skałą po prostu ranisz nogę i... No i słuchajcie, to takie... O kurwa! Znajdujesz się po chwili na dole, jak już zjedziesz po tych skałkach. A gdzieś koło mojego słowa dziadka. Dokładnie. Coś tam się piekle jeszcze, wiesz, tą nogę sobie tam masuje. Tak, trzeba było zlecieć. Emma, ja podciągam tą linę z powrotem. Łapiesz? Chcę Emmie... Łapię, no. Kiwnie, to rzucam jej drugą końcówkę liny. Może za pierwszym razem trochę był problem, żeby złapać to. Za drugim razem już bez problemu się udaje tą linę złapać Emmie. Robimy to bez rzutu, bo to już bez sensu. I... Też możesz sobie zejść na dół. Rzuć sobie rzut obronny na zręczność z ułatwieniem. 11. Prawie podobnie jak Ila to robisz. Też gdzieś tam większość drogi ładnie ci idzie, potem zjeżdżasz trochę, ale jest to krótszy ułamek, urywek zjazdu, więc po prostu tylko robisz sobie parę siniaków. Ale udaje ci się dotrzeć na dół. Teraz chyba będzie niejadek, nie? O tak, patrzę na niejadka, dobra, to też mu... To zwijam linę z powrotem i jeden koniec jemu. To było już trochę trudniejsze, żeby on złapał tą linę, bo jest mniejszy i ma trochę... No, nie jest aż tak... Wątłe ramionka, tak. Tak, dokładnie. Więc tak z 3 razy rzuciłeś i też złapał w końcu tą linę. Emmo, rzuć sobie za niego. Rzut obrony z ułatwieniem. 21. Więc on po prostu... Oni nie mają rzutów obronnych, ale właśnie... No tak, to i tak być to samo, nie? Prawie, no chyba, że masz... Można mieć biegłość. No właśnie, no biegłość, ale no. W każdym razie udaje mu się to bezproblemowo, nie zjeżdża po prostu tak ładnie, tak skacze ty. Na dół. Mordegard. Patrzę, co kombinuje Mordegard, już tak zwijając tą linę.
dosiada Rosamundy. I przedłuża gatunek. Niekoniecznie z Rosamundą. Ja się czuję pewniej z czterema łapami niż ze swoimi dwoma kończynami, więc się chcę razem z nią jakby... Spoko. Myślę, że to będzie w takim razie chyba zwykły rzut obronny na zręczność, po prostu jeden od was. Nie. We dwóch. Nie, zwykły. Zwykły rzut obronny. Ja bym powiedział, że od Rosamundy, skoro on dosiada Rosamundy. No chyba tak, no. Dobra, to już jej... Przecież na zręczność jej rzuć. Gdzie bym powiedział utrudniony, bo jeszcze na plecach Mordegarda, ale jestem wredny, także... 18. Więc co? Może faktycznie ta Rosamunda umie się tak dobrze spinać, jak myślisz. Jej się udaje zejść bez problemu. Także wszyscy są na dole. A Tro, ty jesteś jeszcze na górze. Tak, no i... ja rzucam im tą linę i będę skakał. Ewentualnie... albo może nie. Przez chwilę mi przeszło przez myśl, żeby mi Ila... podstawiła sobie dźwiedzia, ale ja go ostatnio jebłem w walce, więc raczej tego nawet mi jakieś hamówę zrobi i zrobi krok w bok. No, on się raczej, wiesz, no nie będzie chętny, zwłaszcza teraz, jak jest bardzo zmęczony. Więc no, będę próbował się tam albo spiąć na... Ja sobie skoczę po prostu. Gdzieś poszukam jakiegoś gruntu, który jest płaski, żeby nie trafić na jakieś kamienie, żeby mi się jeden obsunie i sobie kostkę faktycznie skręcę, jak powiedziałem im wcześniej. Więc no, będę po prostu skakał. No ale ty nie dostajesz obrażeń od upadku, ani nic takiego, więc myślę, że chyba bez problemu, nie? W sensie obrażenia... Proszę, w sensie... To jest tak, że... Aha, bo reakcję możesz użyć. Reakcji, żeby od damage'a odjąć 5 razy mój level w mnichu, czyli minus 25 obrażeń bym odjął od upadku. Czyli równie dobrze mógłbym się spierdolić na łeb i pewnie by mi się nic nie stało. No bo to akurat by było takie, te, powiedzmy, około 3 metry, nie? Wysokości, więc to jest na 1d6 obrażeń teoretycznie. Więc... To nic by mi się nie stało, mógłbym tam zlecieć 5 razy tyle i... No może 5 akurat, ale no 4 razy tyle i by mi się nic nie stało, więc, Ja po prostu skaczę. Musisz tej swojej umiejki wykorzystać i tyle. Ja po prostu wstaję tak, przyklejam do tej ściany tak rękami, tak łokcie tylko ten i się tak odbijam od niej rękami i nogami z tej półki i gdzieś tam sobie powoli ląduję na ugiętych nogach, gdzieś ten śnieg się wokół mnie unosi lekko. Dobra, jesteśmy. Widzicie po drugiej stronie, jak ta Tinka tylko czekała, aż ostatnia osoba z was tam przeskoczy i zaczyna tak się rozpędziła. Słyszycie tylko takie puf, puf, puf. I ona tak wskakuje na tą półkę skalną, tak łapie się tymi swoimi przednimi rękoma i przednimi rękoma, jak są tylne ręce. Swoimi rękoma się łapie za tą półkę skalną i podnosi się do góry, tak się wczołguje i staje na tej półce skalnej i idzie w waszą stronę tak dosyć powoli, musi się schylić, bo w sumie wcześniej na to aż tak nie zwróciliście uwagi, ale trochę tam jest taki sufit, który wam w ogóle nie przeszkadzał, ale jej już trochę tak i idzie w waszą stronę. Ej, może się odsuniemy, bo jak ona skoczy, to nas zdmuchnie. Ja tam sobie za ten... Coś do tyłu? Za to, a nie będziemy mieli z tym problemów, jak będzie za nami wlazło. Słuchaj, ja to widzę tak, że znajdziemy te ogry i tego Etina, który z nimi idzie. I przynajmniej jednego będziemy mieli z głowy, bo ona będzie chciała się z nim ruchać. Uważaj, jak wpadam na pomysł, że sobie nas wlezą na kolację. Po ruchaniu. Tak. To albo przed. Romantyczna kolacja, we dwoje. Te czworo. Tak. Czy w sumie w cztery łby. Z czterema kamieniami, kurwa, pustymi w garnku. No. Pięcioma, przepraszam. Tak patrzę na sobie dziedzia. Sześcioma. Patrzę na
Jadka. Może ty nie jesz, ale ciebie pewnie zjedzą. Patrzyłaś na mnie tak, jakby chcieli mnie zjeść. To jest bardzo prawdopodobne. W którymś momencie słyszycie takie obok was, te, aż się tak trochę ziemia zatrzęsła, jak taki, przy takim mikro trzęsieniu ziemi. I się jakieś odłamki skał gdzieś pokruszyły, trochę na was jakiś pył tak poleciał. I ta Tinka tak kuca i tak na kucąco, tak po prostu na nogi poleciała. Tak skoczyła, podniosła się, otrzepała się trochę z tego piachu. Ach, to nie było takie trudne, jak myślałam. Miałam krytyczną 20 na rzucie, więc... Widać. Tajne informacje przekazuje nam Tinka, tak. To co? Idziemy dalej, możemy go w końcu wysiedzić, tak? Dziękujemy, że poczekaliście. No nie ma za co. Pani nam pomogła, to i my pani teraz pomożemy. Wiemy, że pani... wiedzą panie, gdzie mogli się udać? Może mają tu jakąś jaskinię? Jest taka jedna tu jaskinia, ale dawno jej nie widziałam. Ukryli ją. Ukryli jaskinię? Kto ją ukrył? Ja, dużo się tu kręci. Takich podobnych mi dużo ich tu jest. Dużo się pani. Znaczy nie dwugłowych, jednogłowych, takich mniejszych. A, tych mniej przystojnych, no. Tak. Tak dwa razy. Tylko jedna głowa. To dwie głowy. Muszą być dwie głowy. Dwie głowy są najlepsze. No, bo jakby pani przedłużała gatunek z jedną głową, to by wyszedł taki z półtora. To by było słabo. No, nie byłoby fajnie. Nie chciałabym być dziecka, co ma półtora głowy. No, fuj. A przedlistwo, to trzeba od razu zjeść. Co góry, to obyczaj. Dobrze, chodźmy dalej. Tak. Czym prędzej. Nie, tak, chodź. I już. Ja chcę się też rozejrzeć, ten, jak zaczynamy iść, bo faktycznie są tu ślady, w ogóle piątki, bo szliśmy za jednymi pojedynczymi śladami. Czy tu jest śladów piątka, czy czwórka, pokazywała czwórkę i jeden z nich tam. Czy tu jest czwórka śladów, czy pojedyncze po drugiej stronie, czy w ogóle jakieś są? No możesz się rozejrzeć, proszę bardzo, percepcja. 19. Ładnie. Więc tak, faktycznie widzisz tutaj jedne takie duże ślady i w sumie cztery mniejsze. W sensie jest cztery mniejsze, w sensie podwójne nogi. Ślady czterech. Czterech mniejszych ogrów i jednego dużego. To piątka jest w końcu było? Łącznie. Łącznie piątka. Mhm. Okej, dobra. Ogólnie nie umiem liczyć, bo ich piątka była, więc... Co dwie głowy, to na jedna. Tak, no wiesz, jedna dodaje, druga odejmuje. Dobrze, żeby nie powiedziała szóstka, że za dwie głowy nie policzyła dwóch. Odjęła dwie głowy od tej czwórki. Natomiast dodać jedną, a nie... Wiesz, ja się głupszy robię od przybywania z głupszymi. No, są ślady. Patrz. No, idźmy za nim. I rozumiem, że idziemy wszyscy na randkę, tak? Edpina z Edpingą, okej. W porządku. Ale chyba w nocy poślubnej nie musimy uczestniczyć już. No, ja też mam nadzieję, że nie. Ja w ogóle na tej randce nie uczestniczyła. Pokażmy jej z daleka, jak ich wyśledzimy i... No nie, bo Elmenor, no tak. Słuchajcie, ja wiem, że do tej pory tego nie robiliśmy, ale nie wszystkie przeszkody trzeba zwalczać. Niektóre wystarczy ominąć. Więc ja rozumiem, że jak się jest młotkiem, to każdy problem wygląda jak gwóźdź. Patrzę na Mordegarda. Może jak tutaj będzie się działo gorące rzeczy w tym zimnym jak pizda świecie, to po prostu go wykradniemy. Może go przestaną pilnować. Dobrze, jeżeli mają Elmenora. O ile nie będzie w garnku, tak. No. Tak, tak. No dobra, bo zazwyczaj to jest tak, że po prostu przeszkody chcą z nami walczyć, to nie jest tak, że my
z tym chcemy walczyć, ale może nie będą chcieli nas zjeść, masz rację. Mam nadzieję, że będzie w garnku. Ema! No wolę, żeby był w garnku i żebyśmy go uratowali niż... No. A, w ten sposób. Celmenor w garnku to przynajmniej nie w brzuchu, tak? Tak, to. Dobra. Zobaczymy, się dowiemy. Oby nie rozczłonkowany jak warzywa. Takie jedzonko w garnku, dobre. Polędwica Celmenora, świetnie. Ale warzyw nie trzeba. Wystarczy sam ugotować takie świeżutkie, zjeść. A w ogóle surowe, to... A to w połowie jest warzywem. Obiad i znaczy te mięsne i surówka. Dwa w jednym. Mieszane. I takie jedziemy. Pół warzywo, pół mięso? Jak to wygląda? No taki elf, ale nieruchawy. Idźmy. Żaden elf jest nieruchawy. No właśnie. Mało zjadliwy, drzazgi wchodzą chyba. To już kamienie bardziej, bo się kruszą. Chyba ale zęby. Nie, kamienie też nie są dobre. Zęby na kamieniu się kruszą. Tak. A na nim wchodzą drzazgi, dziąsła. To, co trzyma zęby, to czerwone. Drzazgi? Ciężkie słowo. Co to? I jak idziemy, to ja próbuję wytłumaczyć, czym są drzazgi, że jak się drewno rąbie na opał, to drzazgi lecą. A jak się czaszki rozłupuje, to lecą kawałki czaszki. No i to takie, tylko takie ostre i się wbija. Jak się chce przegryźć drewno. I takie tłumaczę i sobie idziemy. No. Prowadząc wielce elokwentną dyskusję. Idziecie. No w sumie całkiem niedługo. Tak z 15-20 minut. I etnika się zatrzymuje. Jesteście... Po prostu idziecie ścieżką. Z jednej strony macie jakąś część góry, z drugiej strony część góry, tak jakby takim wąwozem, przesmykiem między jakimiś częściami góry. I ona mówi, tam kawałek dalej, tam dokładnie tam, pokazuje jedną, potem drugą ręką i troszeczkę te kierunki się nie do końca ze sobą zgadzają. To tam gdzieś było wejście do jaskini, ale go nie ma, bo zniknęła. I już jakiś czas temu i tam nie mogę wejść, nie umiem wejść. I on się pewnie tam skrył, bo wie, że ja tam nie mogę wejść. A to jak to się, że się skryło? Że nie możesz tam wejść. Tak samo jak ta śnieżyca była? Znaczy nie było jej, była, nie było, jest. Czyli to jest jakieś magiczne miejsce, rozumiem. A skąd no, taka magiczna rzecz? To my mamy takie sposoby oni mają, bo oni po prostu łapią potrzebnych nam ludzi, elfów, jedzenie i nie tylko. I potem trzymają tam w tej jaskini i ich używają, zmuszają, żeby robili różne rzeczy, to co umieją. Niektórzy to tam eliksiry, takie magiczne napoje takie. A inni to właśnie na przykład czary. O tak, czary. Czasami te czary są straszne, a czasami są dobre. Ila tak idzie, tak się chmurzy, bo zastanawia sobie, jak dużo eliksiru musieliby robić dla takich okrów. Tam na litry wszystko idzie. Trochę tego mamy. A ile trzymają takich ludzi, elfów i innych? A to póki się nadają. A jak długo się nadają? W sensie dokarmiają ich czymś czasem? Czy tak trzymają, aż nie zdechną z głodu? Albo z pragnienia? Aż tak źle to nie jest. Dostają jakieś resztki, dostają jedzonko. I dostają picie. Jakąś taką wodę z strumyczka. Tam sobie płynie strumyk i tam zbierają wodę. A
co i trochę tam żyją. Tak samo jak my. Dajemy radę. Jak my się tam dostaniemy, jak tam się nie tam dostać? To jak oni chodzą po wodę do strumyczka, to może przy strumyczku poczekamy, aż ktoś przyjdzie po wodę i wtedy pójdziemy za nimi. Nie wiem, jak się dostaniemy do niedostawal... do jaskini, ale... strum. To jest jakaś myśl. Ale oni co jakiś czas, co parę dni uzupełniają te zapasy wody, bo biorą takie duże paniaki. Więc nie wiadomo, czy dzisiaj pójdą, czy jutro, czy kiedy. I tu tak czeka zimno i nie fajnie. Paniak ze strumyczka? Takie wiadra mają bardzo. No to może po prostu poobserwujemy okolice, gdzie coś dużego chodzi, no oprócz pani tutaj, bo co innego nam zostaje. I śledzić to duże, inne coś. Może szczęście nam dopisze. Można pochodzić, popukać w skały i może się odezwie ogr zamiast skały, albo poczekać tam. A na zimno, więc trzeba odpocząć też po takiej wędrówce długiej. Ja nie potrzebuję odpoczynku, my nie potrzebujemy odpoczynku. Chcemy tylko tam się dostać. Albo go wybawić. Sebastian? Myślę. Ja mam parę pomysłów. To są niby góry. Ale jak oni sobie tu myślą, to ja chcę się tak przejść troszeczkę, tak troszkę dalej, troszkę w jedną stronę, tak żeby mieć ich na oku, tak chociaż takich małych, nie? Ale chcę trochę pochodzić. Ewentualnie albo będę wypatrywać kolejnych śladów, albo jakichś zwierzątek, albo śladów zwierzątek. Czegoś, co tam może żyć w tych górach. I to tutaj w pobliżu. Już tylko przetrwania weź sobie rzuć. No, słuchaj. Aha. 12. Dobra, dokończymy i sobie pogadacie, okej? Okay? Dobra. 12. Znajdujesz jakieś takie prowizoryczne wnyki, które są bardziej na zasadzie linka jakaś, taki sznurek, kijek, więc zgadujesz, że oni tutaj polują na jakieś mniejsze takie zwierzęta górskie, typu może jakieś dzikie zające, czy coś takiego. I znajdujesz też na pewno jakieś takie ślady, które w sumie znikają w różnych momentach przy skale. Tak kawałki od siebie. Tak po prostu gdzieś prowadzą i nagle ich nie ma. Ale to w konkretnym miejscu, czy jest kilka takich miejsc, że idą i znikają? To jest na zasadzie takiej, że po prostu mniej więcej podobny teren, nie? W sensie w podobnym punkcie miejscu, ale to nie jest tak, że to jest tylko w takim jednym, powiedzmy to jest tak na długości takich może 5 metrów, coś takiego. To będę tam chodzić jeszcze trochę. Była, że tam ewentualnie będę wypatrywać czegoś, jakiegoś zwierzęcia, nawet z daleka, jakiegoś ptaka, cokolwiek. A jak blisko tam podchodzisz? Idziesz w sensie przy samej półce skalnej, czy tylko kawałeczek gdzieś tam się trzymasz, nie wiem, metr dalej, czy nie coś? Nie, no tak z metr dwa dalej, nie? Tak sobie patrzę, ewentualnie jak uznam, że no nie słyszę jakichś dziwnych odgłosów tam, no to podejdę do tego bliżej, co mi tam? Rzuć sobie rzut obronny na mądrość. Czekajcie, jak ja mam jeden poziom wyczerpania, to obronne też są niżej, tak? Nie. To 14. Tam nie ma wejścia. Absolutnie, tam nic tam nie ma. W ogóle zapominasz, że tu byłaś, w ogóle nie trafisz tu już. Nie, dokładnie, to nie ma opcji, tu jest sama skała, nic nie ma. Kamulec twardy tamten, no, nic ciekawego. No to idę sobie dalej. Szukam zwierzątek, ale ciągle jeszcze patrzę, gdzie są moi towarzysze, chociażby tacy, nie? Żeby nie było, że nagle ja zniknę albo oni znikną. Myślę, że może w któryś wnykach po prostu będą już takie z dwa dzikie zające całkiem spore. Dobra, ale to przypuśćmy, że ja trochę ich szukam, nie? A to tam reszta może sobie teraz pogadać. I potem ja będę chciała pogadać z tymi zwierzętami. Martwymi we wnykach? A one będą martwe? Nie, no mogą być za nogę, wiesz, tak złapane i będą się szarpać. No właśnie tak mi się wyobraziło, że w zasadzie, że jest jakieś zwierzę, tak jak wtedy z tym niedźwiadkiem, nie? Nie, dopytuję. W sumie najpierw Atro z Emmą, bo oni chcieli pogadać, potem ty możesz Mordegard, dobra? No chyba, że chce do nas podejść, to wtedy okej. Okay. Nie? Robisz to swoje, dobra. Słuchaj, Emma, no tak.
parę pomysłów mam, nie? Słuchaj. Jeden z nich jest bardzo głupi, ale jego zostawię na koniec. Bo albo właśnie tak, idziemy do tego strumyku, czekamy, nie? Odpoczywamy, musimy odpocząć. No, nawet jakby dwie noce im zajęło, żeby pójść po wodę, to chętnie się prześpię tyle. No. No, pozwól, nie? Tylko, że po drodze, faktycznie, pewnie ty co chciałeś zauważyć, że etinki mogą zrobić się głodne. I mogłyby nas spróbować zjeść. Ale mówiła, że ona nie potrzebuje jedzenia, więc ewentualnie można jej powiedzieć. Teraz. Żeby ona szukała, a my poczekamy tu. I jak my spotkamy pierwsi, to jej damy znać, a jak ona spotka pierwsza, to nam da znać. Oczywiście to będzie blef, mam to gdzieś, nie? Ale no. Ewentualnie. Drugi pomysł, bardzo głupi. Ona mówiła o wywabieniu. I żeby spróbować ich wywabić tak, że po prostu podejdzie do tych skał i powie, że przyprowadziła żarcie. I to będziemy my. To nie jest... Znaczy, to jest głupi plan, ale to nie jest głupi plan, bo... To jest głupi może, plan, to jest głupi plan. W sensie... Może nawet nie, że ona podejdzie, tylko... My rozbijemy obóz, bo chciałem zauważyć, że jeżeli my rozbijemy obóz, jakieś ognisko, będziemy od razu dostrzeżeni. Przynajmniej tak się podejrzewa. Ona by się mogła gdzieś ukryć i wyczekiwać, a my zrobimy obóz i może oni sami do nas przyjdą, żeby nas pojmać na jedzenie czy coś. W sumie Almenora tak przyszli i sobie wzięli, nie? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, dobrze. No. Bo tak. Odpocząć by się przydało, nawet parę godzin. Zawsze można trochę hałasu porobić, w sensie, no normalnie, jak to w obozie, nie? No tak, tylko jak pierwszej nocy nie przyjdą, to nie ma co się tam nadwyrężać. To podczas drugiej nocy można porobić hałasu. Ja naprawdę jestem zmęczony. Wolno chodzę. Już mnie nogi do dupy wchodzą. No. Tylko z tym głupim planem to właśnie... To nie jest głupi plan, ale to jest bardzo głupi plan w naszej obecnym stanie, mam wrażenie. Przynajmniej no, ja się źle czuję. Widzę, że Mordegard też nogi to ciągnie za sobą. Z Sowo Niedźwiedziem Ili nie jest też najlepiej. Ila też trochę ją to zmęczyło. No wszyscy jesteśmy zmęczeni. Jedni bardziej, drudzy mniej. Więc najlepszym planem by było rozbić obóz i może coś się stanie, może nie i martwić się tym jutro. Tak, tylko niech Tinka się gdzieś schowa, bo jak zgłodnieje, to... No ona by musiała się gdzieś przyczaić, schować i obserwować, no. No tak, tylko żeby jak zgłodnieje, to żeby nas nie zjadła, nie? Więc i tak warty by trzeba było wystawić. Nie no, to tak, to wiadomo. No. Ja się tam prostuję i... przyglądam się, gdzie tam Ila łazi. Na razie. Rozmyślając nad... słabościami ogrów i etinów. Czy górskie są inne? Nie, ogry i tak schodzą z gór. Może czy są bardziej podatne na ogień na przykład? Coś takiego, myślę sobie. Się rozmyślam o to. Przyroda? Dwa. Jestem zmęczony, kurwa. Nic ci konkretnego nie przychodzi do głowy. Dobrze. To ja doglądam Rosamundy. Sprawdzam, czy tam jej wszystko działa w tym mrozie, czy tam jakieś takie delikatne części się nie... Nie wiem. No, czy wszystko jest dobrze? I się w międzyczasie też zastanawiam, tak, czy ja coś wiem, czy coś czytałem o tych metodach, dzięki którym no, można ukryć jakieś magicznie jakieś miejsce, jakiś obiekt. I czy wiem, na przykład, nie wiem, czy mogę sobie skojarzyć jakieś cechy charakterystyczne, dzięki którym, pomimo, że coś jest ukryte, można się zorientować, że coś gdzieś jest. Wiedza tajemna. Utrudnienie masz, pamiętaj. No to 8.
No wiesz, że mogą być jakieś tam iluzje, jakieś różne rzeczy. No, no jest dużo możliwości, nie, bo nic takiego, co możesz powiedzieć na pewno, że nie wiem, że jak podejdziesz tu, to tu na pewno będzie, że nie wiem, ta skała, nie wiem, wyróżnia się, że ma światełko. Nie, nie, nie wiesz. Wiesz po prostu, że jest bardzo dużo sposobów i w sumie no, ciężko ci stwierdzić. Zaczynam się zastanawiać, jak ja bym to zrobił. Tak, wiesz, trochę mechanicznie, trochę magicznie może. Gdzieś tam, kawałek dalej, widzicie jakąś kozę górską taką, wspinającą się. O Jezu, czy ja też ją widzę? Tak. To ja rzucam na siebie zaklęcie, biegnąc w kierunku tej kozy, rzucam na swoje gardło zaklęcie animal, znaczy speak with animals. I krzyczę do tej kozy, ej, tam, tu, rogate, 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 zaczekaj, pytanie mam. Tak zatrzymuje się, zwraca się. Rogate. Ja? Ty, no, pytanie mam. Jakie? Pani, pan, tam, ty rogate, biega tutaj, nie? Czy tutaj ogrów dużo jest? Takie duże, paskudne ogry jedzą kozy i ludzi. Tak, lepiej uciekać. A dokładnie to, bo oni tu gdzieś jaskinie ponoć mają, ale my znaleźć nie możemy. Pod nami. Co? Jak pod nami? I to jest mniej więcej tak, wiesz, nad tym miejscem, gdzie wcześniej gdzieś tam łaziłaś, nie? Ale ja tam powiem, tam nic nie ma, tam skała tylko jest. Na pewno tam pod nami? Pani rogata, pani pewna jest? W skałę co? Wchodzą. Ja, ale... W skałę wchodzą? Ja tak patrzę na tą kozę jak na debila ostatniego, który mi jakieś dziwne rzeczy opowiada. Zastanawiam, czy ja mówię jakoś, czy jednak to zaklęcie działa, czy nie działa. No mówi, że w skałę ci goście wchodzą. Uciekajcie, bo zjedzą was. Ja też stąd idę. Spierdzieliła za nim, coś jeszcze powiedziałam. Ja tylko zruszam ramionami i schodzę do reszty. Pogadałam, płaziłam. Wyszło z dialogu i chuj. Dokładnie tak było. Spotykacie się więc wszyscy. Ta Stinka gdzieś tam sobie tak stanęła, patrzy się na te skały i tak do siebie trochę gadają, więc no... Raczej nie jesteście zbyt cicho tutaj, ale na razie nic się nie dzieje. No, ogólnie to doszliśmy ze mną do planu. Mhm, jakiego planu? Jak to znaleźć? Tylko może być głupi. A wiesz co, do głupich planów, to słuchaj, kozy zapytałam, gdzie ogry siedzą, nie? A ta kretynka powiedziała, że oni tu do skały wchodzą, w skały, o tamte, wiesz. Ja tam byłam po tym skałem, nic nie widziałam, ona do mnie, no w skały wchodzą i bej, uciekła. Ja się zastanawiałem, jak mogę stwierdzić, czy coś zostało ukryte, ale za dużo jest metod, żeby to było takie proste, żeby powiedzieć, o tam coś tam robi błysku, to tam. Także wiecie, nie wiem, czy nic głupszego nie będzie. Co, jak chodzą w skałę, to zakładam, że... No mówiła Tinka, że porywają, żeby też jakieś... Jedni robią mikstury, jedni mogą magicznie, nie? To może jakąś iluzję faktycznie mają, może mają szamana. Albo człowieka do tego wykorzystują. W każdym razie... Albo elfa. W każdym razie... No można faktycznie obejść to miejsce, kurwa, sunąć palcem po ścianie i aż nam... Ręka wpadnie do ściany, do skały. To znajdziemy w końcu. No to można... proszę bardzo, jak wy uważacie, że to jest... Nie mówię, że to jest dobry pomysł. Można tak zrobić, ale to jest głupie. Głupsze chyba od mojego. Po prostu rozbijmy obóz. Musimy odpocząć. Każdy z nas musi odpocząć. Nie bardziej, nie tak. Mniej. Albo jak rozbijemy obóz, to ktoś nas przyuważy i sam przyjdzie po nas. A jak nic się nie stanie, no to odpoczniemy. I tak musimy poczekać. Najlepiej przy tym strumyku. No fajnie by było, jakby przyszli po tą wodę, nie? Jak będą szli po wody, to i tak zauważam, że koło niej go koczujemy. A można też rzucać kamieniami w te skały, jeżeli wierzycie faktycznie w to, co koza mówiła. I zobaczyć, tak. W którym miejscu wpadnie do środka. Ale w ten sposób możemy ich wywabić ogry.
No to tak będzie jak twój sposób. No tak, tylko tak trochę odpoczniemy przynajmniej jeszcze. No to najpierw odpocznijmy, a potem rzucajmy w kamieniami w te tak, skały. Tak, tylko z tym odpoczynkiem to jest tak, że jak się Tinka zrobi głodna, to może przyjść nas zjeść. A, rację. Więc będzie trzeba ją wysłać gdzieś, żeby szukała tego wyjścia czy coś. Jak trafi i znajdzie, to ewentualnie, no co, on zostawi nas, on jedzie. No to nie wiem, mówicie jej tu, żeby sobie chodziła naokoło góry i macała te ściany? Czy te ściany skalne i w ogóle tam? A niech idzie i maca. Może akurat wejdzie, zniknie. Jakie kamienie są. Ale jak zniknie i wejdzie, to fajnie było, jakbyśmy my się z obozem trochę przenieśli, nie? Bo ona tam, bo się okaże, że oni wszyscy głodni, ona powie, że o, bo ona z kamieniami szła takimi do jedzenia. To chyba nie będzie brzmiało za apetycznie. Ale obóz i tak możemy gdzie indziej zrobić, jak odejdzie i zacznie już skałę macać. No, można tak zrobić, no. Kto z nami tam? Ja się głupszy robię od tego. Od mrozu? Pani, jak ona ma na imię? Ona nie ma imienia? One nie mają imienia? Nie wiem. Przepraszam, ja podchodzę do Jetinki. Przepraszam, drugie panie, bo ja tak chodziłam tam na górze, nie? Tam wyżej w tych skałach i koza powiedziała, że gdzieś tam jest wejście magiczne. Kozy nie mówią, kozy... Ale jestem kamieniem i kozy do mnie mówią. Zwieszają się kamieniom. Myślałyśmy, że kozy tylko chodzą po kamieniu. To też! Do nich mówią, tak! Te kamienie rezonują, tak jakby odpowiadają im czasem. I ta koza powiedziała mi, czyli niebieskiemu kamieniowi, że tu gdzieś wśród, o tam gdzieś na tamtych półkach skalnych, tylko trzeba tak obejść, sprawdzić, bo ona dokładnie nie wie gdzie, o z tamtego punktu pokazuje gdzieś daleko jakiś punkt i iść tak wzdłuż i tak wiesz, w kierunku tego wejścia, że liczę na to, że trochę przejdzie kawał, będzie macać, aż trafi gdzieś, gdzie mi się wydaje, że są wejścia, albo według kozy było wejście. Ona się tak drapie po jednej głowie, drapie się po drugiej głowie. Wydawało mi się, że to bliżej. A tobie? Też mi się wydawało, że to bliżej. Ale dawno w sumie to nie było. Ale na pewno? Jesteś tego pewna? A te skały to są podobne. Może kozie się też pomyliło. Może to nie tam, tylko może z tej strony. To ciężko powiedzieć. Koza mówiła, że o, tak trzeba sprawdzać. Tak wzdłuż dla bezpieczeństwa, żeby nie ominąć. A jak to sprawdzić? No będzie szła pani, panie będą szły i tak skały macały, nie? Bo to tam, gdzie tej skały nie będzie, to tak ręka wsiąknie w tę skałę, tak? To tak chyba działają magiczne rzeczy. Nie wiem. No to się pani dowie. Panie się dowiedzą. A wy? A my odpoczniemy i spełnimy swoją misję, bo doprowadzimy panie do samca. No nie wiem. Dopuścimy do samca, panie, tak. Wydaje mi się, że... Rzuć sobie na perswazję z ułatwieniem, bo jej pomogliście. Więc sobie masz normalny rzut. 22! Ona tak cię klepie tak jedną ręką i to trochę tak, wiesz, no, stara się lekko, ale ty robisz tak, taki rzut trochę do przodu. Popycha mnie z kubana. Dobrze. To pójdziemy. No, to paniom życzę powodzenia i oby ten pan Eti, panowie Eti, no nieważne, żeby samiec był jurny. Oby na pewno będzie. Nie mamy na wysokości zadania. Tak. Więc ona po chwili odchodzi stamtąd faktycznie i kieruje się w tą stronę, którą mi wskazałaś i zaczyna macać tak każdą skałę po kolei, góry, na dół, tak ty trochę jej to zajmie. To, teraz może się oddamy. Tak, teraz możemy poszukać tego strumyczka. No. Świetnie ci poszło. Dziękuję. Czyli jak koza robi mehe, to kamień robi turlu turlu. Tak. Ze sobą rozmawiają. Tak, dokładnie tak. Ocierają się o siebie. Nie, ja myślę, że to też działa trochę jak u nietoperzy, nie? Że te kozy robią B, to tak rezonuje od kamieni. Kamienie odpowiadają. Emma szuka strumyka. No, chodźcie dalej.
Mordegard słucha pilnie, bo jest bardzo zainteresowany teoriami. Chodź, Wofelku, chodź. Już tej dużej pani nie ma, już się nie boisz. Widzisz od razu różnicę w jego zachowaniu, więc tak. Zdecydowanie się nie boi. Szukamy strumyka. A więc idziecie po prostu dalej, tak jak prowadzi was ścieżka wzdłuż tego takiego przesmyku. I faktycznie tak pół godzinki mniej więcej drogi i znajdujecie ten strumyk. On nie jest jakoś super duży, no bo jesteście już prawie gdzieś tam wysoko w górach, więc ten strumyk tak po prostu w jakimś takim rowku, nie? Tak płynie sobie. A jest całkiem czysty. Nawet znajdujecie skałę, z której tak między skałami, którym on wypływa, więc tam będzie najczystsza ta woda, więc możecie sobie też nabrać, jak będziecie chcieli. Nie wygląda jakoś. No szczególnie, że słyszeliście, że no, inne stworzenia też z tego piją, więc musi być raczej czysta. Jest tutaj taki dosyć duży taki teren, który jest dalej otoczony, nie? Górami z każdej strony praktycznie. To dalej jest kawałek tego wąwozu, tego przysmyku, ale robi się taki płaszczy teren tutaj. Jest trochę takich dosyć wysokich drzew, trochę krzewów, więc może nawet uda wam się znaleźć jakieś takie miejsce, żeby po prostu ten obóz w miarę ukryć między tymi roślinnościami, które się tam znajdują. I na razie nie zauważycie tutaj nic jakiegoś niepokojącego. Jedynie co, no to co jakiś czas może jakiś tam zwierzak wam czmychnie, jakiś ptak przyleci. Nie wszystko stąd uciekło jeszcze. No dobrze, to myślę, że rozbijamy w końcu. A idąc, zbieram miejsce. Jakiekolwiek materiały opałowe, żeby jakikolwiek ogień zrobić. Czy coś tam znajdziesz na tyle, żeby jakiś taki ogień zrobić. No on nie będzie się tlił na pewno przez całe 8 godzin odpoczynku, ale powiedzmy tak przez 3-4 godzinki bez problemu. Jak coś w najgorszym wypadku mam jeszcze ten ogień alchemiczny, to można chociaż nie, czekaj. A nie, bo ja go na statku rozbiłem. To nie mam, przepraszam. Mam pochodnie, więc zawsze... Trochę będzie się palić. Ale mam ten jakiś dziwny, mocny trunek. Mamy Mordegarda zawsze. Znaczy... No jest dziwny, więc wolałbym go nie pić, ale zawsze do ognia doleć się będzie trochę mocniej, dłużej palić. A teraz jak widzę, jak się ten, to mam też czekany do wspinaczki, a przydałoby się. A, nieważne. O, zapomniałem o tym. O, mam paczkę tytoniu. O. Też się będzie chwilę palić. Nie, to nie do ogniska. Nie jadę, gdzieś tam zaczyna rozbijać już obóz, pomagać wam. Tak, no pomału pewnie wszyscy się zabieramy za rozbijanie tego obozu. Ja chcę jeszcze się zaopiekować moim biednym sobodziadkiem, który jest naprawdę bardzo zmęczony i daję mu swoje posłanko, żeby na twardym nie spał i niech się tam kocykiem go jakimś przykryje i nie wiem skąd jedzonko mu dam, ale zakładam, że mamy jednak w plecakach jeszcze jakieś jedzonko, więc będę mu dawać jakieś suszone mięso. Kabanosa. Jakieś zapasy pewnie macie, bo dostaliście też żarcie od Triny, nie? No właśnie, to suchą kiełbasę mu dam. On na pewno z wdzięcznością przyjmuje jedzonko od ciebie. Dobra, a potem mogę uznać, że mogę coś ugotować. Znowu. Z kamieni? Nie, z tego co nosimy ze sobą. Ale ja zabieram trochę wody. Na tą zupę. Ja manierkę sobie na pewno uzupełniam. Ja do manierki biorę wody. Nie na zupę. I parę kamieni, faktycznie jakichś takich okrągłych, jak się znajdzie, to zbieram. Chcę ugotować. To jest ważne. Chcę ugotować te kamienie, bo miś mi tak powiedział. Będą twardsze. Nie. Potem jak się wyciągnie kamienie, z nich woda szybko odparuje. Wsadza się do skarpety i do butów, żeby od... wysuszyły się. Bo jak się za blisko ognia postawi buty, to ci mogą się ten... Skóra się niszczy. Tak, skóra się niszczy. A woda nie osiągnie wyższej temperatury niż stuwa. Przynajmniej w naturalnych warunkach. Więc kamienie będą miały 100 stopni.
i w skarpetę jeszcze, i ten, i się wszystko odparły z butów. Wysuszą się. To akurat coś, co ty mogłabyś wiedzieć jako ranger, ale powiedzmy, że miś mnie tego tam nauczył, więc tak robię. Dobrze, a ja ci tylko potakuję, że tak, tak, tak się robi. O, patrzcie, co Atro robi, no tak, to. To. O, to tak lepiej do tego pasują, więc tam gdzieś ze strumyka takie gładsze biorę. A ja chcę odpocząć. Oprzeć się gdzieś, opatulić i zamknąć oczy. Ja też. Nie, ale tak pilnym. Ale to ja mogę wziąć wartę, gotując sobie zupę. To widziałam. To... No jak bierzesz sobie wartę, to rzuci te 20. 4. Na twojej warcie akurat jest względny spokój. Może ktoś tam pochrapuje, może musisz go uciszyć, żeby nie rezonowało dalej, żeby nie robić dużych dźwięków. Ale nie widzisz żadnego zagrożenia. Wchodzi pod drzwi na gardło, cicho. Dobrze, i w międzyczasie gotuję sobie zupę i sobie zjem i jeszcze do tej zupy dostanie wafel, nie? I ten, kto będzie miał po mnie wartę, też będzie miał ciepłą zupę. Ona może się gotować całą noc. Ja deklaruję, że chcę ostatnią wartę. Okej, okay, a kto bierze wartę po Ili? Wafę. Ja wezmę. To też sobie rzuć D20. Z Mordegardem to się źle skończy. Reverse psychology. Czemu wszyscy są tacy anti-Mordegardowi? Rzuciłaś 3 krytyczne jedynki, co prawda z utrudnieniem, ale pod rząd. No, bo tak los tak chciał, Bóg no kości. No właśnie, dlatego hello. A tutaj reverse psychology tak zadziałało odwrotnie, bo to powiedziałem. Nie ma za co. Znajduję coś fajnego do jedzenia w trakcie obchodzenia obozu. Tak, zupę na ogniu. Tak, poznaję się dobra. Tak, zdecydowanie zupę na ogniu. Nie, być może nawet po prostu gdzieś tam jak siedzisz, to znajdujesz jakieś trochę takie starsze ślady ogrów, które faktycznie gdzieś tam prowadziły do tego strumyka. Ale to nie są one na tyle świeże, żeby to stwarzało jakieś większe zagrożenie. Myślę, że im starsze, tym większe zagrożenie właśnie. Po tym większe prawdopodobieństwo, że przyjdą znowu po wodę, no. No, ale to sobie Atro myśli, tam śni mu się to. Kto bierze po Mordegardzie wartę? Emma? Bo ty w sumie zostałaś, nie? Bo Atro mówił, że ostatnio. Nie wiem, czy Mordegard mnie budzi, czy nie. Ja śpię. Nie, Jadek jest po Mordegardzie. A nie, Jadek już dwie warty siedzi. Moją i Mordegarda. Mordegard ci przychodzi normalnie obudzić. Szturcha cię nogą w łydkę. Czy nie Jadek mnie broni? Nie, Jadek nie, no próbuje. Chyba jak to wasz, no to chyba nie będzie ten jakoś ten... Mówiłem, że bronić. A to myślałem, że przed wrogami, a Mordegard nie jest wrogiem. Staj. No właśnie, Emma. Nie drzwi mordy. Krasnalu. Jeszcze nie wstałeś, pannico. Krasna dziewojoty. Podnieś te litery i na wartę. Nie podnoszę się nawet. Siedzę. Nie śpię? Mam otwarte oczy? Nie wstaję. Mordegard rusza ramionami i idzie na swoje miejsce. Emma, poproszę też D20. Niech będzie... 3. 1. Więc na twojej warcie też jest cicho, spokojnie. Nic się nie dzieje. Co? Nic nie mówię przecież. Ale... Pewnie skrajny wyłączyła i im bliżej dychy, tym coś się ten... Żeby nie było ten... Ty na warcie tylko Emma wstała. Zobaczyła, że to jest coś pachnącego. Jak jeszcze jest to zupy, sobie trochę wzięła, zjadła. Wróciła. Czy dajesz niejadkowi odpocząć, jak masz wartę? Tak. Wróciła swoje na miejsce. I obserwuję z tego miejsca cały obóz. A gdy przychodzi czas, budzi Atro. Nie, przepraszam. A gdy przychodzi czas, budzi Mordegarda. Po mojej warcie. Kopię cię Mordegard i... Kto ma teraz wartę? Trząsam tobą.
Wróć Rosamundę. Nie będę tego czegoś budził. To ma teraz warte. Nie wiem. To wstawaj, teraz co ja warta. I odchodzę. Ja jestem tak wykończony, że ja tam... My mamy gdzieś obóz koło tego strumyka, nie? No. No, niedaleko. Ja chcę Mordegarda przenieść i włożyć mu rękę do tego strumyka. I jak się nie obudzi, żeby tak leżał. Z ręką w strumyku. I nie obudzi ciotro. Czy ty jesteś w stanie przenieść tego Mordegarda? No, dlaczego nie? Dobre pytanie. Przy pomocy niejadka, no. Nie no, to jak, się... Jak sam nie powiedziałaś, śpisz, no to co? Jak nie dwie osoby zaczynają szarpać i przenosić nikt stronę... Nikt nie szarpie, delikatnie staram się cię przenieść. Mordegard, możesz sobie rzucić rzutoprawny na kondycję. Zobaczymy, czy się obudzisz, czy nie. W sumie jest dosyć łatwy rzut, bo w sumie niedawno został się... Także Emo, zaczynasz tachać Mordegarda, w sensie próbujesz go tak delikatnie tam, no, ale Mordegard jednakże nie zdążył na tyle zasnąć, żeby się nie obudzić i widzisz, jak otwiera oczy. Kto ma wartę? Nie wiem! To kto jeszcze nie miał warty? A kto miał? Miała... Ila miała, miałeś ty, Atro zostaj. Dziękuję. I idę do Atro. No, spiernicze. I delikatnie budzę Atro. Bez Zeusa? Bez Zeusa. Śpij tam. Śpij tam właśnie. Atro. Co? Już? Tak. Podobno teraz ty. Co? Podobno teraz ty. Dobra. Nie szepcz tak cicho, bo nie słyszę. A jak mam szeptać głośniej? Tak, bo nie chcę słychać. Okej. Okay. No, się ocieram oczy, budzę się dalej zmęczony, ale trochę mniej. Tylko połowę mniej. Prawie jeszcze. Wstaję. Rozglądam się. Obejdę trochę, żeby się wybudzić. Obejdę trochę obóz. Rozejrzę się. Potem rozejrzę się w garnku. Zjem sobie. Jak sobie zjem. To bym chciał sobie narzędzia alchemiczne rozłożyć. Bo po długim odpoczynku można. Że to działa tak, że 8 godzin trwa długi odpoczynek, ale godzinę z tego można poświęcić na coś. Przez 2 godziny, nie, 6 godzin musisz spać, 2 godziny możesz robić mało wymagające rzeczy, tam czytanie, jakieś pierdolek. Tak. Warta. Tak. Czyli ja sobie, jak zjem, wyciągam sobie te narzędzia alchemiczne po cichu, żeby nie stukać niczym metalowym szklanem, nie budzić reszty. I bym spróbował, ile się nic nie dzieje, albo nie wydarzy, spróbował sobie przyrządzić jedną chociażby rzecz. To najpierw przewidujesz przyszłość? Aha, nic się nie stanie, okej. Okay. Najpierw sobie rzucę 20 i potem rzucimy najwyżej na robienie tego. No, o to mi chodziło. 6. Jest spokojnie, faktycznie, no. Najwidoczniej przychodzą tutaj rzadziej, nie codziennie. No to więc możesz sobie dalej robić. Ja sobie na spokojnie rozstawiam rzeczy i przy tym ogniu, nie? Ja bym trucizny chciał trochę, znaczy nie acid, to nie trucizna, kwasu trochę wytworzyć. To kosztuje 25 złotych monet, więc z narzędzi alchemicznych ucinam to o połowę, więc... 12, bo na dół zaokrąglamy, nie? No tak, czyli 12 sobie odejmę składników alchemicznych po prostu. Mam 74 minus 12, 62. Czyli mam flakonik kwasu, który mogę wylać na osobę 5 metrów przede mną albo rzucić do 20 stóp. I w każdym wypadku muszę wykonać rzut na atak zasięgowy jako broń improwizowaną. Jeśli trafię, cel otrzymuje 2k6 obrażeń od kwasu. No i tak jest podmiotem głównym przynajmniej. Tyle. Zawsze można to jakoś wykorzystać. Może się przyda.
ale mam. Więc do końca twojej warty było spokojnie. Budzisz swoich towarzyszy po jakimś czasie. Jest w sumie... Może nie jest środek nocy, jest taki... Bardzo taki szary, wczesny poranek. Nie chciałem tak wysłać, sorry. Przypadkiem. Spoko. Budzę swoich towarzyszy, jak już jest szary taki poranek. No, góry, pewnie chmury się zbierają. No, pobudka. Tam Emmę budzę. Chociaż ona miała ostatnią wartę, to może ile budzę najpierw? No już tak, rano. Tak, w sumie nic się nie działo. A, to w sumie dobrze. Przynajmniej się trochę wyspało. Potem Mordegarda. Chcesz już nauczyć to manier? To podobno była twoja robota, co? Mów, jak nie masz śpiworu w twarzy. Mówię, że mnie obudziła i tam... Skąd obudziła mnie dwa razy. Znaczy raz, znaczy to. Ale bez sensu, jak schodziła z warty, to mnie obudziła specjalnie, żebym się nie wyspał. Mordegard, ale może ci się to przyśniło? Nie. Usiłowała mnie gdzieś zaciągnąć, ja w ogóle nie wiem, co się z tym dziewuszyskiem dzieje. Może też w niej hormony buzują. Tak. Hormony. Tak zerkam na wymownie na Atrop. Ci zaraz przypierdolę. Może z nią porozmawiaj i sobie wyjaśnij jakieś rzeczy, a nie do mnie z tym? Ja rozumiem, że się tak zachowuje, ale nie jestem jej ojcem. No, ewidentnie, tak, mieliśmy tego dowód, ale myślałem, że może masz na nią jakiś wpływ. Nie no, ona już duża jest, Mordegard. Wpływ mogę mieć na rozmiar twojego nosa na twojej twarzy. Jak nie no, Atro, miałeś być najspokojniejszy, a nie... Kto tak powiedział? Wszyscy kiedy? Sobie grożą. No, ty zawsze gadasz, żeby tak rozważnym być i spokojnym i w ogóle nie zabijać. No. I nie zabijać. No. No. A tu jakieś pyskówki lecą między wami. To tylko dopiero się obudziłam, a już pyskówki są. Jak mi, kurwa, Mordegard znowu krew gotuje z rana? Przekazuję pałeczkę. Emma mi zagotowała w środku nocy. A, świetnie, więc trafia do mnie. Zachowaj sobie, wsadź sobie w dupę tą pałeczkę. Za dużo, nie wejdzie. Idę obudzić Emma. Zupy? O, ona jeszcze się pali? No, podtrzymywałem póki jest. No, dobra, jeszcze... to na śniadanie będzie. Mogę tu rzucić trochę mięcha więcej, albo kiełbasy suszonej. Chcecie? Wyspana? No, na nogi. Nie było najgorszego. Długi odpoczynek, nie? Możemy kliknąć. Tak, bez problemu. Dobra. Czuję się trochę żywszy, ale dalej coś czuję, że moje umiejętności są stępione i będę wykonywał je z dość dużym utrudnieniem. Jeszcze trochę odrętwiały jestem. Ale w każdym razie i tak musimy jakoś ten dzień przetrwać. Nawet jakbyśmy mieli odpoczywać jeszcze raz. Więc albo poszukamy tego wyjścia, no chyba, że ta dwugłowa to znalazła. Ale wątpię, bo nie przyszło nas obudzić. Chyba, że znalazła. Bo on nie mogła nas znaleźć. To specjalnie się przecież odsunęliśmy. Albo znalazła, już tam została. Niepewniej. Może nas ominie randka. Tylko, że jak się z nimi dogadała. Masz, Mordegard, trochę zupy. Masz, Mordegard. Nie wyspałeś się, to chociaż cię zupa obudzi. Ale nie doleję ci tam alkoholu, nie? Nie wyspałem się, bo ktoś mi obudził w środku. Dobra, masz zupę, po co rozpamiętywać? Dawaj zupę, jedz, masz. I biorę łyżkę i wciskam mu do gęby. Takie chrzup! Cio! Emma, bo już rozmawiałem z Atro, a powiedział, że mam się... rozmówić z tobą osobiście. Masz do mnie jakiś problem? Trochę tak. Słucham. Ale o co chodzi? No ja cię pytam, o co chodzi? Denerwując jesteś i tyle, ale o co chodzi?
No, okej. Okay. Zawsze byłem denerwujący. To znaczy, to co ty uważasz za denerwujące. Ale to jeszcze do tej pory to mnie w środku nocy ze snu nie wyrywałeś po cholernie ciężkim dniu. No bo mi nie powiedziałaś, kogo mam następnego obudzić, no to kogo miałem budzić? Ustalaliśmy to wszyscy razem. Nie było cię wtedy? Nie. Wyszłaś sobie na stronę, poza obóz? Na te 5 minut, kiedy omawialiśmy warty? Wtocznie już spałam. No co ci chodzi? No poprosiłem cię o coś, Anna. Ale o co? Mówię. Żebyś nie była upierdliwą cipą. To może ty nie bądź upierdliwym chujem? I ja tobie nic nie zrobiłem. I zważaj jęzor. Ja tobie nic nie zrobiłem. Nie. Wystarczy, że jesteś, nekromanto. Tak, wystarczy, że jestem. Mhm. I dlatego, że ja jestem, ty mnie przychodzisz budzić w środku nocy? A kogo miałem obudzić? Kogokolwiek. Innego. No i obudziłem kogokolwiek, ciebie. Poza mną. A jakbym obudził ile, to co to zmienia? No nie wiem, do Illy się tak nie czepiesz jak do mnie. Bo nie jest denerwująca, ty. Ją lubię. Spoko. I w czym problem? Ma, powiem to jeszcze raz. Masz mnie nie budzić w środku nocy poza terminami, które były wyznaczone na warty. Dobrze. Jeszcze? Jak będzie się paliło, będą nas mordować, nie obudzać. Albo zmienimy tę kłótnię w tak, że po prostu Mordegard będzie miał wartę. No tak, ja będę budzić Mordegarda. No w sumie ja cię budziłam, Mordegard. No tak, ale Emma postanowiła, że wypełni twoje obowiązki jeszcze raz. Wystarczyło powiedzieć, no, ale... kto ma po mnie wartę. To jak cię obudziła Illa i ty byłaś na warcie i ty budziłaś Emmę, to chyba łatwo się domyślić, że następny jestem ja. Nie chodzi mi tu o wartę, jakby tutaj tylko o dogadanie się między wami. Jak widać, Emma traci inteligencję, kiedy jej to odpowiada. Znaczy ja tu nie widzę problemu we mnie, ale to nie jest moja kłótnia aktualnie. Nie wiem, nie przekazałeś mi, kogo mam obudzić następnego, więc obudziłem cię jeszcze raz, nie wiem, w czym problem. Dobrze. Wystarczyło powiedzieć, następnie jest lato. Pójdź spać. Ale następnym razem będę wiedzieć, żeby cię nie budzić. Chyba, że będziesz miał wartę. Coś jeszcze? Nie. Fantastycznie. To co robimy? Szukamy tego wyjścia, czy... zaszywamy się gdzieś na cały dzień, żeby odpocząć jeszcze? Z czym... No Elmenor. Może dłużej nie przeżyć. Nie wiadomo, czy w sumie on żyje jeszcze, więc... No trochę minęło. Tak, chociaż jakby... No ile go nie wpierdoli na kolację, to... No, może trzymają go, żeby ten... Żeby rzucał coś im. Nie wiem, może gra im, nie. Do kotleta. W końcu was znalazłyśmy! Witajcie! Widzicie Tinkę, która tak przechodzi nad tym strumykiem do was? Długo was czekałyśmy. No, kilka godzin. A nie znalazłyśmy wejścia. Jak to nie? Ale mamy coś lepszego. No. Ona tak idzie, ten, tak się odwraca z wami tyłem i tak ma przyczepionego tutaj takiego ogra za sobą. I tak go odwiązuje, jakieś takie linki. I tak on upada, puf, jest związany. Wyszedł, tak chodził. A skąd wyszedł? Właśnie nie wiem. Za skały wyszedł. I... ze skałą był. I tak, wyszedł za skały, a ja tak go zaskoczyłam i mam go. Może nam powie? Ktoś chce przekonywać ogra? Ale świetną robotę panie zrobiły. Fantastyczne. Nie, tak. Warto nie być kamieniem. Ty jesteś dobrym kamieniem. I ładnym. Niebieski. Niebieski ładny. No bo za ładny, no. Ale w wodzie jest więcej niebieskich kamieni. Weźmiemy sobie kiedyś kolejnego. Przyda się. Nie, tak.
Czekaj. Co? Słuchaj. Co? Czekaj, nie Jadek. Bo... Kurwa, mogę dopisać meta? O umiejętności? No. Masz zastraszenie? Biegłość? Powinnaś mieć, ale dopytam. Znaczy powinnaś, możesz mieć, ale... Bo chciałbym coś zrobić, ale nie mam. Więc... Ale ty możesz to wiedzieć o Emmie, nie? No bo się przyjaźni. Nie, jestem groźny. Kurwa. Ale tak, co ja mam pomysł. Bo od tamtych ogrów... W sumie... Wy tego też możecie to słyszeć, to mnie tam nie ten, ale... Żeby ten ogry nie słyszał, po prostu. Bo ja mam ten symbol tego Grumsa jednookiego, nie? To jest ich Bóg chyba, czy coś. No dobra, no i? No. Żeby go tak wziąć i tak przyłożyć tak na przykład ten swój sztylet tego i mu powiedzieć, żeby powiedział, bo jak nie, to zniszczysz ten symbol. Może go zastraszysz tym. Ja też mogę, ale bym musiał na kolanie łamać. To trochę mniej straszne. Jak sztylet się trzyma, to bardziej straszne. No, trzeba jakoś coś za coś, nie? No bo zastraszymy go, że co? Czy umrze? Może tak. A jak to nie zadziała, no to wtedy śmiercią grozisz. No dobra, no można zaspróbować. Ja chcę jej przekazać ten symbol Grumsa jednookiego. Bo tu mamy z tych ogrów tej trójki, co jeszcze tam na ten... W zielonym świecie, ładnym, pięknym, jeszcze koło tam. To biorę ten symbol. I... Co podejść z tym symbolem do tego ogra? On jest związany tylko. W sensie nie jest zakneblowany. Tak, jest związany tylko. Tylko tak lekko kopnąć? W sensie... Tak. Nie, żeby go zabolało, tylko tak, żeby zwrócić na siebie uwagę jego. I tak symbolem przed oczami. Mówisz w ogóle po ludzku? Trochę. Poznajesz? Kiwa ci głową. Dobrze. To teraz powiesz, gdzie jest jaskinia? I ci to oddam. Albo nie powiesz, gdzie jest jaskinia. I to zniszczę. I potem będziemy inaczej rozmawiać. To nie byłoby moje, ale... nasze. No, to gdzie jest jaskinia? Bo to zniszczę. Liczę do trzech. Trzy. Dwa. Sobie rzuć na zastraszanie. Z ułatwieniem, bo jest podintegowany, więc... normalnie. 15. Jak normalnie? A nie, bo nie masz, bo ty miałaś jednego tego. Dobra, to u ciebie z łatwiejem 15. Nie, bo jeszcze niektórzy mają jednego, wiesz, wyczerpanie punkt, ale nie wiem. Niech mają. Dobrze, powiem wam tylko nie niż tego. No, to słucham. Ja tak lewą rękę opuszczam ze sztyletem. W prawej trzymając dalej ten symbol, mu przed oczami. On zaczyna mówić w orczym, bo to najwidoczniej jest dla niego za dużo. Ale Tinka tak na niego patrzy i tylko kiwa głową, wiedząc, co on mówi. I nie Jadek też wie, też widać, że rozumie. Więc po prostu w którymś momencie nie Jadek zaczyna ci, Emo, po prostu tłumaczyć to po kolei. On mówi, że będzie nam mącić w głowie. Jak podejdziemy do skały i będzie nam mówić, że tam nie ma wejścia, ale tam jest to wejście. I po prostu jak to jest nieprzyjaciel, to ciężko to przejść, ale jest taka możliwość i można to przebić. No albo trzeba być zaproszonym, albo mieć po prostu zgodę jakąś na wejście do środka. Albo wejść z kimś. Patrz na tego orka. Może z nim się uda. Orka? Ogra. Patrz na tego ogra. Może z nim się uda. Zapytaj się go, kto może być zaproszony. Kto może zaprosić. No to on mówi w orczym to też już.
I słyszycie odpowiedź, też w oczy, i on, nie Jadek, odpowiada. Mówi, no, z reguły to taki jest ogr, który jest taką prawą ręką. Dobrze. Jednej osoby i... A on może zaprosić? Tak. W sensie on, ten związany tu. On nie może zaprosić, ale jak będzie wchodzić, to może, jest większa szansa, że nam się uda wejść z nim. Czyli się, no, nie zaprosi nas, ale otworzy się dla niego, więc możemy się tam spróbować przemknąć. A, Jadek, ty się inaczej zapytaj, czy da się stamtąd wyjść bez tych okrów? Albo bez wyproszenia? Słyszycie ponownie wymianę wyborczą między nimi. I Jadek się zwraca. Wyjść bez problemu się da. Gorzej wejść. No to chociaż tyle, dobrze. Chyba, że masz nałożony na siebie czar. Bo więźniowie mają nałożone czary, że ciężej im wyjść. A czy on tam, bo on rozumiem wyszedł wczoraj, nie, w nocy wyszedł, to Jadek zapyta się, czy tam takiego liściastego gościa znaleźli mają. No. Więc podobnie, podobna rozmowa, orczy. I słyszycie od Jadka. Mówi, że jakiegoś dziwnego elfa przynieśli. To może być Elmenor. A jak bardzo jest dziwne, wyrasta z niego coś? Bo elfy ogólnie są dziwne, nie? No, z opisu, z tego co mi mówi, to myślę, że to jest Elmenor. Dobrze, to co robimy teraz? No, w takim razie pewnie musimy wejść z tym ogrem. Wolałbym bez niego, ale... A, to wyślesz list Emma? Żeby nas zaprosili z prośbą. Ewentualnie może działa to tak, że weźmiemy jego głowę i się drzwi otworzą. Może nam się uda wejść, jak tam podejdziemy. No, ty nie, Jadek, może przebijemy ten czar. A może trzeba się zapytać, czy on musi być żywy, żeby wejść. Znaczy inaczej, czy na nim jest jakieś zaklęcie, że ta jaskinia się otwiera? Rozumiesz, o co chodzi? W jaki sposób to działa, nie? Tak, chodzi o to, żeby być przyjacielem, żeby nie mieć złych zamiarów, żeby nie działać na ich szkodę w jakikolwiek sposób, typu tak jak my na przykład idziemy tam po Elmenora, no to już działamy na ich szkodę, bo chcemy zabrać ich więźnia. A dobra, ale jak Edtinka idzie tam, żeby tam wiesz, teges szmeges, to ona rozumiem, to nie są złe zamiary. Chyba? Zależy, jak oni to postrzegają. No właśnie, ten Edtin, nie wiem, jak to postrzega. I zależy, co Edtin im powiedział i czy go posłuchali. A skoro od niej uciekał? No dobra, czyli to tak nie wyjdzie. My nie mamy dobrych zamiarów, czyli musimy wyjść z żywym ogrem. Raczej tak. Ale nie, a jak ten ogr będzie z nami wchodził i będzie miał w zamyśleniu, że zdradza swoich, bo nas wpuszcza, to też nie wpuści tego ogra. A może zapytaj, ile ich tam jest. O ile... Ja podejdę. Ile was tam jest? Znowu z palcami będzie? Całkiem dużo. Nie tym głosem to zrobiłam, ale... Emma tam mu na jajka naciska stopą. No chyba tak. Całkiem dużo nas tam jest. Ale nie wszyscy w jednym pomieszczeniu jesteśmy. Gdzieś jaskinia mówi, że nie wszyscy w jednym miejscu jesteśmy. A to może inaczej, może pan może nam wyprowadzić kolegę. Że my nie będziemy tam wchodzić, a pan nam... I go puścisz samego, tak? Wy niech się wyprowadzi kolegę. No co, no, ojeju, no kombinuje, wszystko nie tak. On teraz nawet z nami nie wejdzie, bo nie. Panie, no nie wiem, ten znak panu oddamy, jak nam kolegę przyprowadzisz. Nie, no dobra, nie, to bez sensu. No, nie, też nie. Pójdźmy tam. Niech pokaże, gdzie to jest. Zobaczymy, jak to wygląda. Potem pomyślimy. No.
No dobra. Zwijacie obóz? Raczej tak. Mhm. Zwijacie obóz i ruszacie. No ogr ciężko, żeby was prowadził, jak jest związany, więc tam trochę gdzieś tam może luzujecie więzy na tyle, żeby po prostu nogami mógł poruszać, tak chociaż człapać. Więc no, wtedy Tinka go prowadzi, gdzie go złapała i niech odprowadzi, pokaże wtedy głową. Tak też może być. Więc docieracie po prostu do tego miejsca, w którym Ila byłaś wczoraj i widziałaś te ślady. I podchodzicie bliżej. Jesteście tam przed tą półką skalną i ogr wam mówi już we wspólnym. No to jest prostsze do wytłumaczenia. Te skały tutaj. Ta koza mało precyzyjna była. Trzeba podejść do nich. Chcę podejść do tych skał. Ja też. Rzut obrony na mądrość? 18. 21. Jak ktoś jeszcze podchodzi, Ila Mordegar, to też możecie sobie rzucić. Przy czym Ila, ty już robiłaś, ale no... Jest następny dzień. No właśnie. Wow! Naturalna 20. Za niejadka i sowodźwiedzia też można rzucić, nie? Ale ja samo sowodźwiedzia zostawiam na zewnątrz, bo on jeszcze jest zmęczony, więc on nie będzie tam wchodził. Nawet lepiej będzie poinstruowany, żeby spierdalał w razie czego. Nie, Jadek, 16. Dobrze, więc wszystkim wam wyszło, o dziwo. Więc w którymś momencie faktycznie ta skała znika wam sprzed oczu. Przejrzeliście coś, co mąciło wam umysł i mówiło wam przez chwilę, tu nie ma żadnego wejścia i teraz zdajecie sobie sprawę z tego, że tu jest to wejście, tylko jest po prostu ukryte. I widzicie jaskinię. O dziwo, nikogo nie ma przy wejściu, a może nawet tak miało być. W końcu to jest ukryte i raczej niewiele osób by tutaj weszło. Korytarz ciągnie się do przodu. Widać tam raczej dosyć ciemność. Chociaż gdzieś tam z tyłu jakieś światełko się tli. Ale nie widzicie tutaj tak przy samym przodzie tej jaskini żadnego wroga, nikogo takiego. I jak wam mówi, pokazałem wam, wypuśćcie mnie. A co, widzisz to? Mhm. Czyli no, ogród na szczęście nie będzie tam już potrzebny. No nie. To kto go nakautuje? Może panie? Pytanie tylko, czy my się będziemy tam w środku dogadywać, czy... Bo w sumie może wymienimy jednego ogra za jednego elfa po prostu. Widzisz to? Nie. Ale ja widzę. Tu jest wejście. Nie, tu nie ma żadnego wejścia. To jest skała. Tu jest wejście. Nie, nie ma. Ej, te głowy się tak kłócą. Ja bym tam wszedł. Po prostu. Powiedział. Ogr za Almenora. No niech tam, dobra. Wapel, ty zostajesz, a jak długo nie wracamy, to... Uciekasz. I znajdziesz sobie sobą mamę. To nie Adek Lufa. Bo wafel ciebie, nieważne. O tak, pilnujcie się nawzajem. Jak coś, to nie wiem, jak będzie coś złego, to nie Adek na wafla i odlatujcie. Albo chowajcie cokolwiek. Mordegar, coś robisz? Podążam za resztą. Więc zrobimy takie filmowe zakończenie, gdy kamera oddala się od was, a wy robicie ten pierwszy krok w stronę jaskini. Dziękuję bardzo za sesję. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie sobie przez las i w pewnym momencie spada wam na głowę szyszka. Spoglądacie w górę i szukacie tego winnego, który prawdopodobnie tą szyszkę rzucił. I właśnie do tego będzie się między innymi odnosić mój kolejny utwór zatytułowany Tupot leśnych stóp. I znów się niesie,
tup od małych stóp po lesie. Lecz nie o zającach, nie wiewiórkach tutaj mowa, co o wrogu nieznanym i jego metodach, od których aż boli głowa. Nikt go nie widział, a i nie słyszał go nikt na pewno, lecz każdy, kto na niego trafił, wnet zapłakał rzewno, gdy się obolały obudzi nareszcie. Wtedy zda sobie sprawę wreszcie, że w pułapce wisi, na łasce wszystkich wilków, niedźwiedzi i nawet rysi. Wróg nieznany, wszak w okolicy dobrze jest znany, z tego, że złapie, ograbi, na drzewie powiesi, aby szczezł człek, chyba że ktoś ofiarę odnajdzie, nim ten padł łez opuści, mimo iż młody wiek.